Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejny panel naszego dzisiejszego wspaniałego spotkania. Tytuł panelu to Secure Digital Lending w Polsce, czyli jakie zasady regulują wypożyczenia e-booków przez biblioteki. Gwoździem programu tego panelu będzie wystąpienie pana doktora Konrada Gliścińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Katedry Prawa Własności Intelektualnej, również współpracującego z Fundacją Centrum Cyfrowe, który zaprezentuje, przypuszczam, budzące emocje już właśnie, dokładnie to miałem na myśli, tezy tego, w jaki sposób rozwiązać ten problem, jaka jest, może być nowa koncepcja wypożyczania e-booków właśnie. Jako kopaneliści mamy tutaj troje znakomitych uczestników, prelegentów. Przedstawię w kolejności od mojej lewej strony pani posłanka Daria Gosek-Popiołek, pan doktor Leszek Szafrański, wicedyrektor do spraw zasobów cyfrowych Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pani Barbara Gawryluk, dziennikarka radiowa, tłumaczka, pisarka, autorka wielu wspaniałych książek dla dzieci i opracowań poświęconych literaturze dziecięcej. I szanowni kopaneliści, po prezentacji pana doktora będę ich prosił o podzielenie się swoimi odczuciami, refleksjami na temat tez zaprezentowanych w raporcie. Później oczywiście będzie również czas na państwa pytania, przypuszczam, że przede wszystkim kierowane właśnie do pana doktora pod kątem jego sprawozdania. No cóż, podczas dotychczasowych obrad jednym z dominujących wątków był wątek odczuć względem apetytów. Mówiono tu o pewnym niedomiarze apetytu. Ja myślę, że my wszyscy mamy ogromny apetyt na to, co pan doktor nam opowie. Wobec tego, panie doktorze, bardzo proszę. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, ja będę mówił na temat raportu, który przygotowaliśmy we Future Lab w Centrum Cyfrowym we współpracy ze Future Lab w ramach projektu KR21. Opowiem właśnie o tym dziwnym zjawisku, jakim jest Secure Digital Lending. Opowiem państwu o podstawowych wnioskach z samego raportu, o jego metodologii oraz o możliwości ewentualnej zastosowania tej koncepcji w prawie polskim obecnie obowiązującym. No dobrze, więc zacznijmy od tego, czego tak naprawdę dotyczyło to badanie i w jaki sposób staraliśmy się je przeprowadzić. Generalnie rzecz ujmując, mieliśmy dwa podstawowe pytania badawcze. Po pierwsze, czy wypożyczenie książek przez biblioteki w tym modelu, o którym jeszcze za chwilę powiem, jest dopuszczalne na poziomie prawa międzynarodowego, jak i prawa Unii Europejskiej, bo to jest jakby warunek podstawowy, aby można było dyskutować o tym, czy jest to dopuszczalne w prawie polskim, a tak naprawdę, czy jest to dopuszczalne w krajach, które poddaliśmy badaniu. Całość badania polegała na tym, że myśmy na początku przygotowali dość szczegółowy kwestionariusz i staraliśmy się go rozdystrybuować do prawników zajmujących się prawem autorskim w kontekście bibliotek w różnych krajach Unii Europejskiej i Rady Europy. I tu od razu dodam, że puenta z tej części była dosyć dla nas trudna do przeskoczenia, mianowicie udało nam się zebrać 22 kwestionariusze, znaczy więcej tych kwestionariuszy zdobyliśmy, natomiast udało się w 22 państwach przeprowadzić to badanie na potrzeby 22 państw, przy czym od razu zaznaczę, że to, co wyszło obok tego badania, to niestety bardzo daleko posunięty brak wiedzy
tym zakresie, zarówno prawników obsługujących biblioteki, jak i samych bibliotekarzy, co oczywiście może nie jest zaskakujące, ale jakby otwiera podstawowe pytanie dotyczące tego, w jaki sposób bibliotekarze mają funkcjonować, skoro podmioty, które je obsługują, nie wiedzą, czy coś można robić, czy czegoś nie można robić. No i to jest oczywiście bardzo duży problem, który oczywiście potem przekłada się na to, o czym mówiliśmy w pierwszej części panelu, czyli że po prostu niczego się nie da zrobić. Oczywiście obok tej części kwestionariuszowej, gdzie próbowaliśmy się dowiedzieć, jak to wygląda w krajach poszczególnych państwach, w poszczególnych porządkach prawnych, myśmy sami również dokonali analizę zarówno prawa, literatury, jak i orzecznictwa w tym zakresie i o tym w jakimś podstawowym zakresie chciałbym Państwu poopowiadać. Ale żeby móc to robić, musimy zacząć od pewnych wyjaśnień terminologicznych, którymi się posługujemy w naszym raporcie, ale które też nam pozwolą sprecyzować to, o czym tak naprawdę ten model i ten sposób wypożyczania książek, na czym ten sposób wypożyczania książek wygląda. Generalnie rzecz ujmując, z naszej analizy wynika, że sam e-lending, czyli możliwość wypożyczania książek na odległość, może być co robiony, czy technicznie rzecz ujmując, może być zrealizowany na takich trzech podstawowych generalnych zasadach. Po pierwsze, możemy mówić o e-lendingu, który dzisiaj jest najbardziej popularną formą tego lendingu, czyli o e-lendingu opartym na licencję. To znaczy mamy bibliotekę, która zawiera jakąś licencję, o tym też jeszcze powiem co nieco, i na podstawie tej licencji, w granicach tej licencji wykonuje te badania, znaczy wykonuje te e-wypożyczenia. Obok tego i to, co jest główną częścią, czy clue naszego raportu, to jednak jest model e-lendingu, który nie jest oparty na licencji, czyli na zgodzie podmiotu uprawnionego, ale na pewnych ograniczeniach prawa autorskiego. I myśmy tutaj jakby wydzielili takie dwa podstawowe modele tego e-lendingu i zaraz to powiem, z czego wynika to wydzielenie, czyli taki model, który jest realizowany w Stanach Zjednoczonych, jest, ale być może zaraz nie będzie realizowany w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwany Controlled Digital Lending. I to coś, co myśmy nazwali Secure Digital Lending dla odróżnienia się od tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, a zaraz powiem, dlaczego to odróżnienie jest dla nas istotne. No i po trzecie jest również techniczna możliwość udostępniania książek. W każdym bądź razie zarówno ten model Controlled Digital Lending, czy ten Secure Digital Lending, on z jednej strony oparty jest na ograniczeniach prawa autorskiego, ale z drugiej strony również nakłada na podmioty udzielające tych, wypożyczające książki w tym modelu pewne dodatkowe obowiązki. Znaczy nie można sobie w dowolny sposób tego wypożyczać, tylko trzeba się w jakiś sposób zgodnie z prawem tutaj przemieszczać. No i jeszcze ten model friction free. Ja mówię o nim dość specjalnie. Znaczy model friction free z naszej oczywiście analizy, to nie jest specjalnie nic oryginalnego, wyszło, że oczywiście taki model będzie niedopuszczalny z punktu widzenia prawa autorskiego. To znaczy sytuacja, w której biblioteka lub inny podmiot będzie chciał udostępniać książki bez jakichkolwiek ograniczeń, to tego typu podejście nie będzie uznawane za zgodne z prawem autorskim, międzynarodowym, europejskim czy prawami krajowymi. Ale ja specjalnie mówię o tym modelu friction free, dlatego że to, czy my się zgodzimy na to, żeby móc realizować to, czym się zgodzimy, czy się nie zgodzimy, czy można realizować wypożyczenia książek w modelu tym Secure Digital Lending, trzeba mieć zawsze na uwadze, że i tak książki w internecie mogą być dostępne i są dostępne i każdy może sobie je ściągnąć, więc to jest alternatywa rzeczywista, dla której my chcemy przedstawić tą alternatywę gdzieś w ramach jakiegoś systemu prawnego. My dokonaliśmy rozróżnienia pomiędzy tym modelem, który panuje w Stanach Zjednoczonych, czyli tym Controlled Digital Lending, w oparciu o dwa elementy. Bo generalnie rzecz ujmując, oba te modele umożliwiają czy prowadzą do możliwości digitalizacji książek papierowych w celu ich wypożyczania elektronicznego. Oba te modele będą więc oparte na takich trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, biblioteka musi posiadać legalną kopię danej książki papierowej. Po drugie, to wypożyczenie w przeciwieństwie do modelu friction free musi być oparte na założeniu jedna kopia elektroniczna odpowiada jednej kopii papierowej, co jest daleko idącym oczywiście ograniczeniem możliwości technicznych udostępniania książek, ale pokażemy Państwu, dlaczego
to, z czego wynika takie ograniczenie. No i oczywiście, żeby móc wypożyczać książki w tym modelu, oznacza to, że biblioteki muszą stosować w jakiś sposób jakieś zabezpieczenia techniczne, które będą powodowały, że po okresie wypożyczenia, na który dana książka została wypożyczona, taka książka nie może być wykorzystywana przez użytkownika. I te modele w tym zakresie są tożsame, natomiast różnią je podstawy prawne. I ta różnica w tych podstawach prawnych jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia wniosków prezentowanych w naszym raporcie. Dlatego, że model Controlled Digital Lending co do zasady w Stanach Zjednoczonych uzasadniany jest takim połączeniem ich doktryny fair use, czyli takiego ich podejścia do dozwolonego użytku, z ich doktryną fair sale, która jest taką naszym odpowiednikiem wyczerpania praw. A z kolei ten model, o którym my mówimy, ma zupełnie inną podstawę prawną. On ma podstawę prawną oczywiście w dyrektywach Unii Europejskiej, ale w dyrektywach, które oparte są na filozofii zamkniętego katalogu możliwych wyjątków i ograniczeń. I tutaj będziemy o tym jeszcze mówić szczegółowo, czy będę o tym mówił jeszcze szczegółowo. Możliwość realizacji tego Secure Digital Lending oparte jest na tych dwóch postanowieniach, tych dwóch różnych dyrektyw, czyli z jednej strony artykule 6 dyrektywy o najmie i użyczeniu oraz artykule 5 ustęp 2 punkt C dyrektywy InfoSoc. Dlaczego to jest również istotne, to rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma modelami? Ano dlatego, że w przypadku naszego modelu Secure Digital Lending, co do zasady będziemy mieli do czynienia z powiązaniem tego aktu wypożyczania z tak zwanym Public Lending Rights, czyli tym wynagrodzeniem z tytułu publicznego udostępniania książki. To jest istotna różnica, ponieważ w systemie Stanów Zjednoczonych takie prawo nie obowiązuje i w związku z tym to rodzi pewne wątpliwości na poziomie analizy tego z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale również, jak się okazuje, na poziomie prawa amerykańskiego, dlatego że, nie wiem, czy Państwo wiecie, największą organizacją na świecie, która zaangażowała się w wypożyczanie książek w modelu Controlled Digital Lending jest Internet Archive, ale Internet Archive zostało pozwane przez grupę wydawców, którzy stwierdzili, że wypożyczanie książek w modelu Controlled Digital Lending jest niezgodne z prawem. No i na chwilę obecną mamy taką sytuację, że jesteśmy po wyroku sądu pierwszej instancji. To jest wyrok z kwietnia tego roku, więc jest dość świeży, ale w naszym raporcie już został uwzględniony. No i niestety ten wyrok jest dość, czyli ten wyrok jest negatywny, tak? Na chwilę obecną sąd pierwszej instancji uznał, że rzeczywiście ten model Controlled Digital Lending nie do końca jest poprawny. Oczywiście z tego, co wiem, bo rozmawialiśmy z Internet Archive, oni będą składali od tego wyroku apelacji, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale z drugiej strony, w związku z tym, że ta nasza konstrukcja naszego Secure Digital Lending jest oparta na innych podstawach prawnych oraz również w związku z tym, że u nas w naszym systemie obowiązuje ten element wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń z bibliotek, no to w naszej ocenie jakby ta porażka czy to orzeczenie w Stanach Zjednoczonych w zasadzie nie ma większego znaczenia. A jeżeli chodzi o ten Secure Digital Lending, to jest rzeczywiście pewien sposób udostępniania książek, który tutaj jest bardzo szczegółowo określony przez nas, na jakich zasadach i na jakich warunkach takie wypożyczenie może następować. Natomiast to, co jest jakby kluczem do zrozumienia tego modelu, to są dwa elementy. Po pierwsze, on jest oparty na założeniu, że biblioteka będzie mogła wypożyczać książki elektroniczne, które samodzielnie zdigitalizuje ze swoich zbiorów. Jeżeli biblioteka ma w swoich zbiorach jakąś książkę, to na podstawie, pokażę Państwu dokładnie, z czego to rozumowanie wynika, ma prawo dokonać kopiowania takiej książki i później jej udostępniania na potrzeby tego Secure Digital Lending. Tutaj mówię, są bardzo szczegółowe wypisane te warunki, które muszą być dodatkowo spełnione, ale tak jak powiedziałem, clue dotyczy właśnie tej podstawowej kwestii. No i oczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musieliśmy, tak jak powiedziałem, zastanowić się nad kwalifikacją prawną w ogóle e-lendingu z perspektywy prawa międzynarodowego. No i tutaj oczywiście zaczęło się od tego, że na poziomie prawa międzynarodowego w ogóle nie mamy uregulowanej instytucji prawa użyczania.
Generalnie rzecz ujmując, na poziomie prawa międzynarodowego użyczanie nie jest objęte co do zasady wyłącznością autorską. W pewnych jakby tak nie ma takiego wprost prawa wskazanego. Mamy w prawie międzynarodowym ustalone prawo najmu do pewnej wybranej kategorii utworów, no ale prawo najmu nas nie interesuje, bo najem tym się różni od użyczenia, że najem ma charakter komercyjny, a użyczenie jakby nie jest związane z tym komercyjnym elementem. Zdaniem niektórych w związku z tym prawo najmu, przepraszam, prawo tego lendingu, czyli nasze prawo użyczenia, być może wchodzi w zakres prawa wprowadzania do obrotu. Mówię być może, no bo to znowu nie jest wprost napisane, tylko taka jest powiedzmy interpretacja i chyba jest to interpretacja dominująca, co również oznacza, tylko że w przypadku tego traktowania wypożyczania czy użyczania jako elementu prawa wprowadzania do obrotu, oznacza to, i to już rzeczywiście będzie wtedy wynikało z przepisów prawa międzynarodowego, że tego typu czynności będą dotyczyły egzemplarzy tylko i wyłącznie papierowych. No i to oczywiście otworzyło podstawowe pytanie, no to w jaki sposób na gruncie prawa międzynarodowego możemy kwalifikować ten lending, ale ten elektroniczny. No i tutaj okazuje się, że znowu taką najbardziej prawdopodobną kwalifikacją, czy najbardziej poprawną kwalifikacją będzie traktowanie samego wypożyczania e-lendingu z perspektywy prawa publicznego komunikowania, ale to jest z perspektywy prawa międzynarodowego, czyli z perspektywy traktatu o prawie autorskim, co ma istotne znaczenie. No to jakby tak podsumowując, możemy powiedzieć, że na poziomie prawa międzynarodowego możemy wydziela się to użyczenie, które ma charakter materialny, dotyczy materialnych egzemplarzy i ono jest regulowane przez prawo wprowadzania do obrotu i związane z nim wyczerpanie praw, a po drugiej stronie mamy to użyczenie, które dotyczy niematerialnych egzemplarzy, czyli takich właśnie zdigitalizowanych. Tam mamy prawo publicznego komunikowania, no ale prawo publicznego komunikowania nie podlega temu wyczerpaniu. I to oznacza, że o ile w przypadku, jeżeli ktoś z Państwa nabędzie książkę i dojdzie do wyczerpania prawa, to być może można ją użyczać, no ale na pewno w przypadku tej książki niematerialnej taki skutek nie wystąpi. Natomiast zarówno w przypadku prawa publicznego komunikowania, jak i w przypadku prawa wprowadzania do obrotu, umowy międzynarodowe umożliwiają wprowadzenie wyjątków i ograniczenie tego prawa. I ograniczenie tego prawa musi spełniać ten magiczny test trójstopniowy, który jest takim mechanizmem bardzo silnie blokującym wiele podmiotów od podejmowania różnego rodzaju czynności, no ale jak się okazuje, może ten test trójstopniowy nie zawsze jest taki straszny. I tyle, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe. I takie samo rozumienie lendingu i e-lendingu funkcjonowało w Unii Europejskiej. To znaczy wyróżnialiśmy ten lending papierowy, mówiąc to jest prawo wprowadzania do obrotu, wyczerpanie prawa to jest ta część dyskusji, a po drugiej stronie mówiliśmy, no a ten lending elektroniczny, no to to jest to naruszenie prawa komunikowania publicznego. Nie mamy odpowiedniego wyjątku, który by umożliwiał wprowadzenie tego typu czynności, a w związku z tym na gruncie prawa Unii Europejskiej uznawano do 2016 roku zasadę, że e-lending nie jest dozwolony. Tak mówiono, że nie ma takiej podstawy prawnej w prawie Unii Europejskiej. Mimo, że w prawie międzynarodowym można byłoby taką podstawę znaleźć, no to w prawie Unii Europejskiej czegoś takiego nie ma, w związku z tym ten e-lending jest niedopuszczalny. Ale no i rzeczywiście taka była dominująca interpretacja. Wiele prominentnych prawników z Unii Europejskiej wielokrotnie wzywało do tego, że należy ten e-lending uregulować, należy go dopuścić, no bo przecież mamy XXI wiek i to jest dosyć dziwne, że biblioteki nie mogą również uczestniczyć w tym postępie technicznym, no ale generalnie mówiąc z perspektywy, ale to jest na chwilę obecną niedozwolone. No wszystko zmieniło się, z czego wynikało to niedozwolenie? To niedozwolenie przede wszystkim wynikało z tego, że wskazywano, że w dyrektywie mamy pojęcie egzemplarza i to pojęcie egzemplarza to dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie tych egzemplarzy papierowych, tylko i wyłącznie tych egzemplarzy materialnych. I taka była dominująca interpretacja, aż do momentu pojawienia się orzeczenia w sprawie VOB. Dlatego, że w orzeczeniu w sprawie VOB, które odwróciło zupełnie tą interpretację i pokazało, że ona jest niewłaściwa i na gruncie prawa europejskiego obowiązuje już w tym momencie inna interpretacja,
Mianowicie orzeczenie VOB powiedziało, że to pojęcie egzemplarza, które się pojawia w dyrektywie, ono rzeczywiście w przypadku prawa najmu dotyczy tylko i wyłącznie egzemplarzy materialnych, natomiast nie ma żadnej podstawy prawnej, aby w przypadku prawa użyczenia pojęcie egzemplarza traktować wyłącznie w kategorii egzemplarza papierowego. To jest istotne również, żeby to wybrzmiało na tej sali. To orzeczenie zostało poprzedzone opinią rzecznika generalnego, pana profesora Macieja Szpunara, która to rzeczywiście opinia w sposób jasny i stanowczy wskazała, że biblioteki pełnią bardzo istotną rolę w życiu społecznym i nie może być tak, że pozbawiamy ich podstawowego instrumentu ich funkcjonowania. Tak? No i rzeczywiście ta opinia, która może nie w całości została przetransponowana na orzeczenie, ale rzeczywiście w tej głównej mierze zgodziła się z tymi tezami, mianowicie objęcia tego pojęcia egzemplarza, które będzie obejmował również egzemplarz cyfrowy. No i znowu, generalnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o to orzeczenie w sprawie VOB, ono tak naprawdę stanowi podstawę naszej dyskusji o e-lendingu w tym momencie, dlatego że ono powiedziało, że to użyczenie kopii cyfrowych mieści się w pojęciu użyczenia bibliotecznego, a w związku z tym, jeżeli gdzieś mamy użyczenia biblioteczne, to oznacza, że to użyczenie może dotyczyć również książek elektronicznych. I ta część jakby nie ulega wątpliwości. Natomiast orzeczenie w sprawie VOB to jest ta istotna, może nie różnica, ale istotny element całości, o której będę dalej mówił, stwierdziło, że oczywiście biblioteka może dokonywać takiego e-lendingu, ale pod warunkiem, że posiada kopię z legalnego źródła. Legalne źródło wielokrotnie w doktrynie było kwestionowane jako bardzo nieczytelna kategoria prawna, no ale siłą rzeczy ona funkcjonuje i istnieje. I zaraz zobaczymy, w jaki sposób można sobie poradzić z tym problemem tego legalnego źródła. Oczywiście samo orzeczenie w sprawie VOB obecnie jest obowiązującą interpretacją prawa unijnego, ale obok tego jest pewna krytyka tego orzecznictwa. Nie będę już teraz Państwa zanudzał szczegółami, to wszystko jest w raporcie bardzo dokładnie opisane i również wskazane, dlaczego naszym zdaniem ta krytyka jest nieuzasadniona. Natomiast niezależnie od tego, czy jest uzasadniona, czy nie jest uzasadniona, jest obowiązującą interpretacją. To już jest jeszcze inna kwestia. Ale niestety orzeczenie VOB nie rozwiązało wszystkich problemów. Przede wszystkim nie odpowiedziało na pytanie, skąd biblioteka ma mieć dostęp do książki z legalnego źródła. I to oczywiście z jednej strony wydawałoby się oczywiste, że taka biblioteka może mieć taki dostęp z legalnego źródła, oczywiście od wydawcy na podstawie jakiejś umowy licencyjnej. No ale tutaj otwarte było już pierwsze pytanie, no to jeżeli mamy dostępną książkę na podstawie licencji, no a ta licencja wyłącza możliwość użyczenia, no to czy to orzeczenie VOB przełamuje tą element tej licencji, czy nie przełamuje tego elementu w licencji. No i po drugie, co jest równie istotne i się okazało w praktyce mieć jeszcze większe znaczenie, mianowicie biblioteki nie zawsze mogą nabyć takie licencje. To znaczy to nie jest tak, że jak biblioteka chce zapłacić, to jej wydawcy te książki udostępnią. Bardzo wielu wydawców tych książek bibliotekom nie chce udostępniać, nawet jeżeli biblioteki chcą za to zapłacić. No i w związku z tym w praktyce, no tutaj absolutnie ta autonomia zakupowa bibliotek w zakresie, jakby, jeżeli traktujemy bibliotekę jako instytucję, która nie jest biurkiem wydawców, tylko jest instytucją społeczną niezależną od wydawców, a pełni jakąś społeczną funkcję niezależną od bycia wydawcą, no to oczywiście ta autonomia zakupowa bibliotek jest ograniczona. No i z tego powodu my nazwaliśmy tą możliwość e-wypożyczenia w oparciu o umowy licencyjne, mogą oczywiście dalej funkcjonować, właśnie modelem zależnego Secure Digital Lending, takiego, że on jednak zależy od woli wydawcy. No, obok tego, tak jak Państwu powiedziałem, jest jeszcze to drugie podejście. Mianowicie, okej, to jeżeli wydawcy nie chcą nam tych książek sprzedać albo ograniczają nasze możliwości późniejszego udostępnienia, to być może digitalizacja zbiorów w jakimś zakresie jest rozwiązaniem tego problemu. No i tu oczywiście jest otwarte pytanie, jaka jest podstawa prawna tej digitalizacji na potrzeby użyczenia. I żeby o tym powiedzieć, jakby tą podstawą prawną myśmy poszukiwali w orzeczeniu w sprawie Eugen Ulmer, które
również jest nazywane orzeczeniem w sprawie Darmstadt, o której dzisiaj to orzeczenie było wspomniane. To jest to samo orzeczenie, tylko ono różnie jest nazywane. I generalnie rzecz ujmując, orzeczenie w sprawie Darmstadt, Eugen Ulmer, wskazało, że w przypadku zupełnie czegoś innego, mianowicie tych końcówek terminali, biblioteka posiada prawo do digitalizacji swoich zbiorów na potrzeby ich udostępniania w tych końcówkach terminali. To jest bardzo istotne, dlatego że jak się czyta zarówno samą dyrektywę, no to takiego prawa tam bezpośrednio nie ma. Ale Trybunał bardzo słusznie zresztą uznał, że nie możemy pozwolić bibliotekom udostępniać czegoś na terminalach, czegoś, co musi być udostępniane cyfrowo, a jednocześnie powiedzieć, że nie możecie tego scyfryzować, no bo to by oznaczało, że macie prawo do zrobienia czegoś, czego fizycznie nie możecie robić. No i Trybunał uznał, że to jest niewłaściwe rozumowanie i przyznał, jakby czy wywiódł to prawo bibliotek do digitalizacji swoich zbiorów, oczywiście znowu pod pewnymi warunkami, na potrzeby ich udostępniania właśnie w tych końcówkach terminali. No i tak naprawdę w naszym przekonaniu to, co jakbyśmy tutaj, do czego my tutaj doszliśmy, to jest właśnie to, że jeżeli połączymy orzeczenie w sprawie VOB, które tworzy nam szerokie pojęcie egzemplarza, z tą logiką rozumowania, jaka została zawarta w orzeczeniu Darmstadt, będzie nam to dawało właśnie prawo możliwości digitalizacji zbiorów przez biblioteki na potrzeby użyczania w ramach tego modelu Independent Secure Digital Lending, czyli tego niezależnego, autonomicznego od woli wydawców modelu udostępniania zbiorów. Ta nasza, że tak powiem, interpretacja, ona oczywiście w samym orzeczeniu VOB nie znajduje bezpośredniego uzasadnienia, ale znajduje uzasadnienie w opinii adwokata generalnego profesora Macieja Szpunara do tego orzeczenia, który właśnie wprost wskazał, że dokładnie opierając się na tej logice, która była zastosowana w orzeczeniu Darmstadt, możemy również dokonywać takiej samej digitalizacji. Myśmy podczas prac nad badaniem skontaktowali się z panem rzecznikiem, bo chcieliśmy to potwierdzić, czy na pewno tak jak napisał, to dalej się tego trzyma i potwierdził swoje zdanie, że rzeczywiście taka opcja istnieje. Co nie oznacza, że ta kwestia jest przesądzona w prawie Unii Europejskiej, ale że jest taka, że taka interpretacja jest dopuszczalna. No i oczywiście, mając już to wszystko w głowie, staraliśmy się zanalizować te 22 kraje, o których tutaj mówiliśmy, i analizowaliśmy je właśnie pod kątem, jakie musiałoby to prawo krajowe spełniać warunki, abyśmy mogli powiedzieć, że w danym konkretnym kraju rzeczywiście istnieje możliwość dokonywania tego wypożyczenia w tym modelu, i wskazaliśmy takie trzy podstawowe warunki, przez które filtrowaliśmy te systemy prawne. To po pierwsze, że mamy jakieś prawo bibliotek do digitalizowania książek. To może być albo bezpośrednie prawo do digitalizowania zbiorów, albo pośrednie, bardzo szerokie prawo po prostu do reprodukcji. I rzeczywiście w większości krajów większość bibliotek posiada prawo do reprodukcji, a pojęcie reprodukcji jest pojęciem szerokim na gruncie prawa unijnego, a i w związku z tym również obejmuje digitalizację. Obok tego badaliśmy, czy w takim systemie prawnym, obok tego prawa do digitalizacji jest prawo bibliotek do e-wypożyczeń. No i rzeczywiście można było sobie wyobrazić, że są takie systemy, gdzie jest to e-wypożyczenie jakby wprowadzone wprost, albo uznawać, że być może nie ma tego e-wypożyczenia, ale przecież możemy wykładać przepisy o wypożyczeniach do właśnie jakby zgodnie z pojęciem wypracowanym w orzeczeniu w sprawie Darmstadt. No i trzecia rzecz, to badaliśmy, czy w związku z tym gdzieś jest tam to prawo do wynagrodzenia z tytułu tego typu użyczeń. No i już nie będę Państwa zanudzał analizą, jak to wyglądało w tych poszczególnych krajach. Tu mamy takie piękne tabelki w raporcie, gdzie to jest zbiorczo opisane, więc do tego Państwa odsyłam. Opowiem, jakie mamy generalne konstrukcje, generalne konkluzje w bardzo dużym skrócie, a potem pokażę, jak naszym zdaniem to działa w prawie polskim. Generalnie rzecz ujmując, taką generalną konkluzję, to nie ma systemu prawnego w tych badanych krajach, w którym byśmy powiedzieli tak, na 100% wszystko jest tak zrobione w tym systemie krajowym, że każdy wie, że to jest legalne. Takiego kraju nie ma. W żadnym kraju też nie daje jakiejś bezpośredniej podstawy do digitalizacji książek na potrzeby
e-learningu, e-landingu. Tylko dwa kraje w zasadzie, które badaliśmy, przewidują wprost przepisy dotyczące możliwości e-landingu książek, nie przesądzając tego, skąd te książki mają być wzięte. I to jest Wielka Brytania, która wprowadziła tą regulację właśnie po orzeczeniu w sprawie VOB oraz Ukraina, która wprowadziła tą regulację dość niedawno, bo ta regulacja weszła w życie w styczniu tego roku, więc jest taką, bym powiedział, świeżynką. No, w związku z tym taką istotną konkluzją, o której też trzeba powiedzieć, to jest to, że ten model e-landingu w modelu ISDL jest bardzo wąski. On pozwala na dokonywanie tak naprawdę bardzo niewielkiej klasy czynności, zdigitalizowania pewnych wybranych książek i dokonywania ich e-landingu. Tak? To jest w modelu również ten jedna książka, jeden egzemplarz. Ale jednocześnie doszliśmy do wniosku i tutaj będę nawiązywał mocno do wystąpienia wprowadzającego pani profesor Gangi, dlatego że to wszystko, o czym myśmy mówili, czy analizowaliśmy te przepisy i również orzeczenie w sprawie VOB daje tego typu podstawę do takiego stwierdzenia, że na gruncie prawa autorskiego po pierwsze powinniśmy sięgać do jakiejś formy interpretacji, która będzie oparta na włączaniu praw człowieka do analizy przepisów o prawie autorskim. I dzisiaj to jasno wynika z orzecznictwa. To orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi bezpośrednio, że nie można tak wykładać przepisów, żebyście nie wzięli państwo pod uwagę praw osobistych, praw podstawowych użytkowników. Musicie te prawa brać pod uwagę. To nie jest swoboda krajów w tym zakresie, to jest obowiązek krajów, aby w ten sposób wykładały te przepisy. I tutaj mają państwo oczywiście jedną z takich spraw, która to dokładnie wskazała, że musimy zagwarantować, żeby wykładając te przepisy o prawie autorskim, te wyjątki od prawa autorskiego, zagwarantować wszystkie prawa, które są tymi prawami podstawowymi. Myśmy w tym raporcie starali się wypracować właśnie metodologię, czy podstawy metodologii, w jakim zakresie te prawa podstawowe sprzyjają interpretacji, która umożliwia realizację tego e-landingu w prawach krajowych. No i oczywiście teraz już na samo zakończenie dwa słowa o tym, jak my oceniliśmy w takiej sytuacji polski kontekst. No, bardzo miło jest opowiadać o ogólnikach, ale być może trochę szczegółów na koniec. No, generalnie rzecz ujmując, jak powiedzieliśmy, analizowaliśmy to przez pryzmat tych trzech podstawowych elementów, no i takie są nasze konkluzje. Po pierwsze, mamy w prawie polskim, ten pierwszy warunek mówi o tym, że mamy mieć w prawie krajowym możliwość digitalizacji książek przez biblioteki. W Polsce nie mamy tego napisanego wprost, nie mamy prawa do digitalizacji książek na potrzeby e-landingu, ale mamy prawo do zwielokrotniania utworów w celu ich uzupełnienia, zachowania i ochrony tych zbiorów. Jedna z interpretacji, które możecie państwo znaleźć w komentarzu, a tutaj jest przywołany fragment, wskazuje się, że ten przepis artykułu 28 z ustępem 2, punkt 2, on co prawda daje prawo do digitalizacji zbiorów, czy części zbiorów, nie całości, tylko części zbiorów, ale jedynie w celu ich zachowania lub ochrony, a nie w celu ich późniejszego udostępniania. W moim przekonaniu ta interpretacja nie jest do końca przekonująca, a to dlatego, że jak się popatrzy na całość artykułu 28 i się popatrzy na to, jak on jest skonstruowany, to się jednak okaże, że niezależnie od tego, co jest spisane w tym punkcie 2, to generalnie to, co jest spisane w punkcie 2, może później służyć użyczaniu egzemplarzy zwielokrotnionych na podstawie tego punktu. Czyli w moim przekonaniu, i tak oceniliśmy, istnieje podstawa prawna, ponieważ jeżeli biblioteka ma prawo digitalizować, znaczy ma prawo zwielokrotniać, a to, co zwielokrotni, ma prawo użyczać, bo to jest, nie ulega wątpliwości, tak zawsze to było interpretowane, no to nie ma powodu, dlaczego biblioteka nie mogłaby, używając tej samej argumentacji, wspartej właśnie tą argumentacją dotyczącą potrzeby zachowania praw człowieka, praw podstawowych użytkowników, w ten sam sposób dokonać tej samej interpretacji. No i w związku z tym uznaliśmy, że co prawda nie ma bezpośredniej podstawy do digitalizacji, ale istnieje możliwość interpretacji tych przepisów w takim duchu. Druga
Druga przesłanka była prostsza dla nas do analizy, mianowicie ocena możliwości e-lendingu przez bibliotekę. Czyli innymi słowy, czy mamy, jeżeli będziemy mieli już tą możliwość digitalizacji, to czy potem możemy to właśnie użyczać. No i znowu, tradycyjnie w prawie autorskim przyjmuje się ten artykuł 28 i mówi się tak, no tutaj jest mowa o użyczaniu, jest mowa o użyczaniu egzemplarzy utworów. No i tradycyjnie w prawie autorskim uznawano, że to użyczanie egzemplarzy, czy te egzemplarze, o których tu mowa, to jest użyczanie egzemplarzy papierowych, tych analogowych. Tylko prawda jest taka, że nigdzie w ustawie to nie jest napisane. Nie jest napisane, że egzemplarzem jest papierowa wersja książki. To jest pewna interpretacja, która ma długą tradycję i ma pewne uzasadnienie w prawie międzynarodowym, no ale to wprost nie wynika z tych przepisów. No ale tutaj z kolei już w doktrynie zwrócono uwagę, i tutaj akurat się z tym poglądem siłą rzeczy zgadzam, że to pojęcie użyczania i to pojęcie egzemplarzy nie ma najmniejszego w zasadzie problemu, aby dokładnie je interpretować tak, jak jest ono interpretowane w orzeczeniu WOB. Bo w sprawie orzeczenia WOB dokładnie cała sprawa polega na analizie tego, czy pojęcie egzemplarza pojawiające się na gruncie dyrektywy, to jest pojęcie, które obejmuje cyfrowe egzemplarze. I Trybunał powiedział tak, ono obejmuje również cyfrowe egzemplarze. W moim przekonaniu nie ma więc powodu, którego my tego przepisu nie możemy, czy nie powinniśmy wykładać dokładnie w tym samym duchu. No i w związku z tym uznaliśmy, że jest taka możliwość interpretacyjna. Znowu, nie ma bezpośredniej regulacji w tym zakresie, ale jest możliwość interpretacyjna. No i trzecia rzecz, która trochę nam chyba najtrudniejszą częścią w ogóle do oceny na etapie całego raportu, dlatego że te przepisy dotyczące public lending right w każdym kraju są regulowane zupełnie inaczej, w różnych typach aktów prawnych. I proszę mi uwierzyć, że dużo wysiłku włożyliśmy, żeby to zrozumieć i prawdopodobnie tu będą jakieś błędy tutaj w raporcie, bo to jest bardzo trudne. U nas jest to proste, bo mamy rozporządzenie i mamy to w ustawie, ale to nie jest sytuacja oczywista. I znowu, jeżeli czytamy sobie ten przepis tak, jak do tej pory czytaliśmy, to jest napisane, że z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej. No, więc jakby znowu, jeżeli mamy sytuację, że jakaś książka została opublikowana w Polsce w formie drukowanej, ale to nie z tytułu druku jest naliczana ta opłata. Naliczana opłata z tytułu public lending right jest w oparciu o ilość użyczanych egzemplarzy i to samo również wynika z rozporządzenia do polskiej ustawy, że tak naprawdę bada się to, ile tych egzemplarzy zostało użyczonych. Ile tych egzemplarzy zostało użyczonych. No i znowu, jeżeli będziemy pojęcie egzemplarza tutaj rozumieli dokładnie w taki duch orzeczenia WOB, to powiemy, no jeżeli to jest egzemplarz papierowy, to go liczymy. Jak jest egzemplarz cyfrowy, to też się mieści w pojęciu użyczenia, też go liczymy. I w związku z tym doszliśmy do wniosku, że również ta trzecia przesłanka jest spełniona. I w związku z tym uznajemy w naszym przekonaniu, że na podstawie jakby tych przepisów, które my tu mamy w naszym systemie prawnym, przy takiej właśnie wykładni, która jednak jest oparta na pewnej dynamicznej interpretacji przepisów oraz uwzględnianiu praw podstawowych użytkowników, istnieją istotne powody do stwierdzenia, że biblioteki będą mogły dokonywać tych e-wypożyczeń w oparciu o te cyfrowe egzemplarze. Oczywiście to nie jest, jak to się mówi, porada prawna. Tutaj wiadomo, że zawsze trzeba to... Każdy prawnik musi tego typu zastrzeżenie poczynić. Natomiast w naszym przekonaniu istnieją właśnie przekonujące argumenty co do tego, aby ten model tego IS, tego niezależnego wypożyczenia można było dokonywać. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Ja tak jeszcze od siebie dodam, słuchając tego wystąpienia, że ten problem, no bo to jest swego rodzaju problem, nie da się ukryć, on ma też bardzo istotne znaczenie, jeżeli chodzi o dostęp w ogóle do informacji dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie tymi związanymi ze wzrokiem. Tylko 10% takich osób posługuje się językiem Braille'a, a w ogóle no, niewielki odsetek książek szeroko pojętych jest dostępnych w tym formacie. Natomiast sprawienie, że takie osoby mają dostęp
do literatury szeroko pojętej w formacie cyfrowym, no to jest po prostu inny wymiar dostępności dla takich osób, tak? Więc to też jak gdyby gdzieś tam no, trzeba mieć z tyłu głowy i o tym pamiętać. Ale tyle jakichś moich refleksji. Przejdźmy do tego, co na myśl nasunęło się naszym szanownym panelistom i w pierwszej kolejności oddaję głos pani poseł. Dziękuję bardzo za ten raport i całą pracę tego zespołu, bo mam wrażenie, że trochę późno zaczynamy na temat zasad wypożyczenia e-booków, w ogóle dostępu do tej formy obcowania z literaturą. Późno zaczynamy, ale nie jest jeszcze za późno, żeby pewne rzeczy wyprostować. I tak jak słuchałam pana doktora, no to narzuciło mi się przede wszystkim to, że jesteśmy w sytuacji bardzo dużej zmiany, wręcz rewolucyjnej, jeżeli chodzi o możliwość demokratyzacji dostępu do literatury i że jednocześnie mamy bardzo rozbudowane w tym momencie potrzeby użytkowników, odbiorców. Mamy kwestie praw autorskich, ale mamy również kwestie interesów wydawnictw i tutaj tych kilka wątków na pewno się z sobą wiąże. Przyznam szczerze, że widzę dużą potrzebę według mnie sprecyzowania tych przepisów, żeby one już właśnie nie były tak bardzo podatne na różnego rodzaju interpretacje. I mam nadzieję, że to będzie się wydarzało, zwłaszcza, że tak czy siak jesteśmy generalnie w takim momencie pewnych zmian legislacyjnych, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie prawa autorskiego, jeżeli chodzi o prawa autorów, artystów, zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie różnych platform streamingowych. Więc jakichś takich momentów według mnie w nadchodzących latach w Sejmie, kiedy te tematy będą musiały zostać poddane analizie, będzie i mam nadzieję, że, a przynajmniej postaram się doprowadzić do tego, żeby tutaj ta strona badawcza była w tych dyskusjach uwzględniana. Jeszcze sobie tak patrzę na swoje notatki. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, która mi się narzuciła. My jednak żyjemy w takim modelu, w którym jesteśmy przekonani, że funkcjonują obok siebie i te kopie materialne, wydrukowane książki i ich egzemplarze w formie e-booków. Ale to się zmienia. Młodzież, sposób, w jaki młodzież funkcjonuje w tym obiegu literatury, pokazuje coś zupełnie innego. Funkcjonują, nie wiem, portale typu Wattpad, które kończą się publikacją książek i to nie zawsze są książki w formie drukowanej. Bardzo często to są e-booki, często to są w ogóle książki czy publikacje funkcjonujące w różnego rodzaju przestrzeniach internetu. I pytanie jest także takie, czy biblioteki jako miejsca, które mają też odpowiadać na pewne potrzeby różnych pokoleń, nie powinny też zacząć wkraczać w tą przestrzeń. I może na tyle, tak zadając takie pytanie, skończę i oddam głos kolejnym osobom. I może wrócimy jeszcze. Pan doktor, bardzo prosimy, panie doktorze. Ja tu się zgodzę z panią poseł, że zaczęliśmy za późno w ogóle dyskusję na ten temat, ponieważ już wiele lat funkcjonują na świecie i w Polsce różnego rodzaju wydawnictwa cyfrowe czy elektroniczne. Możemy je różnie nazywać, ale wiemy o tym, że wielu z nas już się z nimi zetknęło i od wielu lat to się dzieje, a my nadal prawa autorskiego do tego dostosowanego nie mamy. I trzeba tutaj też rozróżnić wszelkiego rodzaju publikacje, które powstają w formie elektronicznej lub są digitalizowane i udostępniane, i publikacje, które są naukowe, bo to są dwie różne rzeczy. Nie? Wszystkie te publikacje, do których możemy mieć dostęp, to z punktu widzenia biblioteki no jest duża trudność w udostępnianiu ich i to też zależy znowu od kontekstu tego, co udostępniamy. Czy udostępniamy zasoby, czy tam zbiory, które już są w domenie publicznej i wtedy zgodnie z zasadami
prawa autorskiego, wygasły do nich autorskie prawa majątkowe i możemy udostępniać i nawet nie można powiedzieć tutaj, że to jest wypożyczanie, tylko rozpowszechnienie. No i mamy takie publikacje, te najnowsze, do których wszyscy chętnie chcieliby mieć dostęp, które są regulowane prawem autorskim i tego dostępu nie możemy mieć w prosty sposób i też ciężko je wypożyczać. Oczywiście biblioteki w różny sposób sobie zaczęły z tym radzić. Niektóre w ogóle bojąc się złamać prawo nic nie robią i są takie, które robią, bo mają jakieś interpretacje prawnicze i próbują udostępniać takie zbiory w różny sposób. I mamy jeszcze dość istotną kwestię właśnie tych publikacji naukowych, które zgodnie z nowymi zasadami komunikacji naukowej, które coraz bardziej się rozwijają, szczególnie w Europie, ale też na świecie, czyli otwarta nauka, otwarty dostęp do publikacji naukowych, które zostały wydane ze środków publicznych, czyli już ktoś zapłacił za to wydanie i autor, jeżeli się zgodzi, udostępnia za pośrednictwem, często też może własnym sumptem, ale też za pośrednictwem bibliotek, różnego rodzaju repozytoriach czy systemach archiwizacyjnych takie publikacje i one są rozpowszechniane tak, że każdy może mieć do nich dostęp wszędzie i w każdym czasie. Ale mamy też egzemplarz obowiązkowy w Polsce. Kolejna rzecz. Czy taki egzemplarz obowiązkowy biblioteki, które go posiadają, mogą udostępnić w jakiejkolwiek formie? I tutaj wchodzimy właśnie w kwestię tego, co było powiedziane w raporcie. Czyli na jakich zasadach użyczać takie publikacje? Czy mamy właściwie wiele możliwości? Jest możliwość wykupu licencji, no ale tu jak wydawca się nie zgodzi, to najczęściej wydawcy już to obchodzą, czyli proponują bibliotece różnego rodzaju platformy, które wypożyczają książki, które są własnością wydawcy, nie biblioteki. Więc biblioteka wykupuje taką licencję, no i użycza swoim czytelnikom czy użytkownikom takie książki, jakby ma sprawę załatwione, zgodne z prawem, ponieważ wydawca już załatwia kwestię licencji od autorów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to taka, że biblioteka już posiada na własność jakieś pozycje, nie? Czyli kupiła je lub otrzymała w ramach egzemplarza obowiązkowego. No to pomijamy, bo tutaj to będzie trudniejsza sprawa, natomiast kupiła je, czyli zgodnie tutaj z tym, co usłyszeliśmy na raporcie, kupiła, czyli prawdopodobnie jest właścicielem, tak, bo wydała pieniądze, więc teoretycznie mogłaby je wypożyczyć. Ale w jaki sposób? No to tu jest kolejny problem. Zgodnie z zasadami prawnymi obowiązującymi teraz, no to może je pożyczyć na terenie właściwie swojego obiektu, czyli na terenie biblioteki tylko, no i teoretycznie, jeżeli jeszcze to są pozycje naukowe, to jest w artykule 28 jeszcze taki punkt, że może je pożyczyć na końcówkach terminali na potrzeby badawcze i poznawcze w ramach procesów różnych naukowych, nie? Więc tutaj ma taką możliwość, tylko że to pożyczenie polega na tym, że i tak ktoś musi przyjść do biblioteki. Jak już przyjdzie, to wolałby chyba pożyczyć ten tekst drukowany i go wynieść na zewnątrz i mieć czas na przeczytanie, niż przesiadywać w bibliotece i na tej końcówce terminala czytać całą książkę, bo to jest troszkę uciążliwe, może się okazać, że łatwiej po prostu znaleźć jakąś pozycję już udostępnioną gdzieś w internecie i nie fatygować się do biblioteki. Więc mamy tutaj znowu taki problem, że to wypożyczenie nie do końca jest takim, to jest takie wypożyczenie w cudzysłowie. Nie jest to do końca wypożyczenie, tylko po prostu wyświetlenie tego, co posiada biblioteka w zbiorach i to jeszcze
na miejscu gdzieś w czytelni. No i mamy trzecią rzecz, czyli możliwość tego wypożyczenia. I tutaj no, się zaczynają największe schody, jak to zrobić. Czyli żeby to w ogóle zrobić, żeby to zrobić legalnie, no to musimy poprosić wydawcę czy autora o to, żeby nam użyczył licencji, wtedy żebyśmy mogli pożyczać na zasadach, jakie ta licencja daje. No to w przypadku otwartej nauki to już wiemy, że wtedy autor się zgadza na wszystko i tutaj możemy to pożyczyć, gdzie chcemy i jak wyświetlić, komu chcemy. Natomiast w przypadku takiej licencji, gdzie wydawca chce, żebyśmy regulowali dostęp do takiej pozycji, no to musimy zastosować jakieś mechanizmy informatyczne do tego, żeby można było wypożyczyć ten jeden egzemplarz komuś na zewnątrz, w jakikolwiek sposób, no różnie to biblioteki do tego podchodziły, nawet były takie sytuacje, że wypożyczano czytniki z takimi książkami i później ta książka na tym czytniku albo znikał plik, albo plik był zahasłowany i tylko ten, kto znowu pożyczył tą książkę, mógł sobie go otworzyć na tym czytniku. To jest fajne, jeżeli się o tym mówi, natomiast kosztowne, gdyby biblioteka miała wypożyczać na przykład, jesteśmy tutaj w tej chwili w Bibliotece Jagiellońskiej, która ma parę tysięcy użytkowników i teraz kto miałby kupić te czytniki dla tych paru tysięcy użytkowników, żeby oni mogli sobie tak wypożyczyć te pliki, którymi są zainteresowani. Więc jest wiele takich problemów związanych z tym wypożyczeniem, no i nie ma takich zasad prawnych, które by mówiły tak, możecie tak zrobić, czy nie, nie możecie tak zrobić. Oczywiście no, znowu jest dalej gdzieś tam w tyle, jeżeli chodzi o biblioteki naukowe, ten otwarty dostęp, gdzie właśnie w momencie, kiedy tylko pozyskamy prawa od autora, możemy to zrobić w pełni legalnie i wtedy taki problem jakby jest załatwiony od ręki, no ale wtedy znowu, tak jak powiedziałem, nie jest to takie wypożyczenie, o którym tu mówimy, chyba w raporcie, tak rozumiem, tylko jest to rozpowszechnienie tak, żeby wszyscy mieli dostęp do czegoś, na co autor i biblioteka się zgodziła w danej licencji, którą z nim podpisała. Natomiast w przypadku takiego wypożyczenia, stricte wypożyczenia, żeby po prostu wynieść plik z biblioteki albo na przykład sobie go ściągnąć na swój komputer i przez jakiś czas korzystać, no to mamy tu barierę informatyczną, która jest kosztowna. Oczywiście jest do przejścia, ale jest kosztowna i kwestia tego, że no nie jest to prawnie uregulowane. To wtedy, kiedy, w którym momencie łamiemy prawo. To jest trudne na razie do wypowiedzenia, więc może na tym na razie zakończę. Bardzo proszę. My tutaj rozmawiamy cały czas o zabezpieczeniach i o tym, jak to możliwe, żeby można było taką książkę w domu przeczytać, e-book wypożyczony z biblioteki. Ja przed naszą konferencją się trochę przygotowałam i przeszukałam 60 bibliotek, które są w tym systemie naliczania opłat honorariów dla autorów, czyli honorariów za wypożyczenia biblioteczne. I wśród tych 60 bibliotek, ja do dziś nie wiem, na jakiej zasadzie one były dobierane, bo na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, że nie ma na tej liście ani jednej biblioteki z Małopolski, co w przypadku na przykład autorów mieszkających w Krakowie i Małopolsce jest, no jesteśmy od razu na początku drogi pokrzywdzeni. No i teraz oczywiście, że takie wielkie biblioteki mają możliwości wypożyczania e-booków i to są tylko i wyłącznie możliwości, ja wiem, że tutaj na sali są Państwo bibliotekarze i bibliotekarki i na pewno to potwierdzą, to są wypożyczenia poprzez platformy, czyli poprzez Legimi, Empik Go i tak dalej, na zasadzie kodów, które dostają czytelnicy i z tych kodów potem korzystają. Nie znalazłam natomiast żadnej biblioteki, która by stosowała taką metodę digitalizacji swojego egzemplarza i udostępniania później czytelnikom. Nie wiem, czy to w ogóle się zdarza. Na pewno nie wśród tych 60, natomiast no niestety z tych 60 bibliotek większość w ogóle nie wypożycza e-booków. Co oznacza dla autorów, a ja tutaj reprezentuję środowisko autorów, co oznacza dla autorów
czarną dziurę, jeśli chodzi o te PLR-y, czyli honoraria za wypożyczenia. My nie mamy pojęcia, jaka część z tych wypożyczeń jest w e-bookach, jaka część jest w książkach papierowych, a kiedy zwróciłam się do organizacji, która zarządza tymi wypożyczeniami o informacje, czy audiobook, czy e-booki są rozliczane również, otrzymałam tę interpretację, którą przed chwileczką pan wyświetlił, czyli o egzemplarzach drukowanych. Czyli według tej interpretacji egzemplarz drukowany to nie jest e-book, tylko to jest książka papierowa. I to jest dla mnie zaskoczenie, to co pan powiedział tutaj o tym, że można interpretować sformułowanie egzemplarz drukowany jako również e-book, tak? No ja to tak zrozumiałam. Tak, to jest moje pierwsze pytanie. Ale to ja może, tylko nie mam tej prezentacji. Czy mogę prosić o prezentację? Ja mam tutaj to zdanie, bo ja tak, specjalnie je wynotowałam. Tak, to ja pokażę, żeby też wszyscy widzieli, bo całość, tak dokładnie jak się czyta ten przepis, to on mówi, że wynagrodzenie z tytułu tego wynagrodzenia, z tytułu wypożyczenia bibliotecznego jest naliczane z tytułu użyczania egzemplarzy utworów, które zostały opublikowane w języku polskim w formie drukowanej. To znaczy, że rzeczywiście na samym początku, żeby w ogóle mówić o, Okej, dzięki. Żeby mówić o tej opłacie, o której my tu mówimy, to będzie oznaczało, że tą opłatą są objęte takie wypożyczenia, które dotyczą książek, które zostały pierwotnie opublikowane w języku polskim w formie drukowanej. I to jest prawda. To oznacza, że jeżeli mielibyśmy do czynienia z e-bookiem, znaczy z książką, która w swojej pierwotnej formie powstała wyłącznie w postaci e-booka, czyli to, o czym my tu mówiliśmy, czyli tych wydawnictwa, które są tylko i wyłącznie wydawnictwami cyfrowymi, to one oczywiście w tej kategorii by się nie mieściły. Natomiast w moim przekonaniu brzmienie artykułu 28 nie mówi o tym, że ten egzemplarz, że to naliczanie następuje z tytułu egzemplarzy utworów drukowanych, no nie? Tylko z tytułu egzemplarzy utworu. Więc jeżeli my to pojęcie egzemplarza utworu będziemy rozumieli, tak jak chce tego orzeczenie WOP, czyli będziemy rozumieli jako egzemplarze również cyfrowe, to w moim przekonaniu, w przypadku tych książek, które zostały pierwotnie udostępnione, pierwotnie opublikowane papierowo, a potem albo zdigitalizowane, albo dostępne digitalnie z jakiegoś innego powodu, w moim przekonaniu artykuł 28 będzie je obejmował. Natomiast nie będzie obejmował tych, które były digitally born, dlatego że one nie spełniają tej formuły. Więc jakby ja mówię tylko o tej jednej klasie przypadku. Autor, podpisując w tej chwili umowę z wydawcą, podpisuje ją na wszystkie możliwe formy wydania książki, czyli podpisuje zarówno na formę drukowaną, e-book, audiobook. Poza tym pozostają jeszcze adaptacje, ale każdy z nas ma świadomość, że podpisuje umowę również na udostępnianie e-booków. No i to się nijak nie ma do tego, co się potem dzieje w bibliotece, skoro nie ma prawnych uregulowań, jak to zrobić, znaczy jak wypożyczać te e-booki. A wierzę bardzo w uczciwość bibliotekarzy, ale mogę państwu powiedzieć, że jest precedens z ostatnich miesięcy, kiedy właśnie książka, która miała się znaleźć w katalogu bibliotecznym w jednej z bibliotek publicznych, przypadkowo, przez nieuwagę, no nie wiadomo z jakiego powodu, znalazła się po prostu ogólnie dostępna w sieci. 50 tysięcy pobrań. Jest to książka jednej z... Dostałam pozwolenie nawet na powiedzenie nazwiska tej autorki, ale nie powiem jednak. Jednej z najpopularniejszych autorek tworzących dla dzieci, jedna z najpopularniejszych książek współcześnie. No niestety proces sądowy przed biblioteką, czy też bibliotekarką, która to zrobiła. Więc takie wypadki też się zdarzają. Nie było zabezpieczenia, nie było żadnej możliwości powstrzymania tego procesu, dopóki się nie zorientowano i nie wycofano po prostu tego egzemplarza. Więc te zabezpieczenia są dla nas, dla autorów, podstawowe. A jakie one są właściwie w tej chwili? Watermarki?
to jest trochę mało. To znaczy tak, powiem, ten model ISDL, o którym my tu mówimy, on jest oparty, czy on musiałby być oparty, bo ja się zgadzam z panią, że na chwilę obecną tego typu e-wypożyczeń nie ma. Jakby nie ma tego typu e-wypożyczeń, dlatego myśmy, jakby to był jeden z elementów, po co myśmy zrobili ten raport, czy jaki była, żeby pokazać, że być może tego typu e-wypożyczenia są zgodne z prawem i mogą być realizowane. Ale tak jak powiedziałem, jednym z elementów tego systemu jest oczywiście no, nałożenie na bibliotekę konieczności objęcia tych poszczególnych egzemplarzy elektronicznych tym systemem DRM-owskim, który uniemożliwi ich no, niewłaściwe czy niezgodne z prawem wykorzystanie. Więc jakby to z tej strony również przeciwdziała tego typu czynnościom, bo biblioteki jakby no, obecnie jakby nie wdrażają tego typu systemu, bo nie mają takiej możliwości. My pokazujemy pewną ścieżkę interpretacyjną, która z naszej perspektywy uzasadnia, umożliwia tego typu realizację. Natomiast powiem też jasno, w naszych rekomendacjach, bo my też prowadząc inne badania dotyczące instytucji kultury, zgadzam się tutaj z tym, co było powiedziane w pierwszym panelu. My wiemy, że biblioteki nie będą, prawdopodobieństwo, że biblioteki oprą swoje działania na interpretacji prawa, które, tak jak powiedziałem, jest tylko i wyłącznie interpretacją, jest bardzo niewielkie. To znaczy my jasno mówimy, że jeżeli my rzeczywiście chcemy, aby te e-booki były dostępne i żeby biblioteki mogły je w ten sposób udostępnić, to my doskonale zdajemy sprawę, że musi się w tym zakresie zmienić prawo. My mówimy tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, naszym zdaniem na gruncie prawa europejskiego jest to dopuszczalne, na gruncie pewnej interpretacji naszej ustawy też to jest dopuszczalne, ale zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że jak poszlibyśmy z taką interpretacją do bibliotek, byśmy mieli te rozmowy i skonfrontowali to również z działem prawnym takich bibliotek, no to odpowiedź będzie prosta. To jest bardzo ładna interpretacja i nie rekomenduję jej wdrażania. Więc my sobie zdajemy sprawę z tego, że to risk aversion, czyli jest takie, a nie inne i zdajemy sobie sprawę z tego, że bez wprowadzenia jasnych przepisów, bo to też są jakby jasne nasze rekomendacje nasze i tutaj będziemy o tym mówili na kolejnych panelach. Te przepisy w zakresie regulacji GLAM-u, one muszą być bardzo precyzyjne, one muszą jasno wskazywać, co można, co nie można. Prawnicy tego nie lubią, prawnicy lubimy klauzule generalne, lubimy mieć to pole do interpretacji, bo tak uważamy, że to jest takie jakby dużo lepsze, nie takie kazuistyczne i tak nas uczono. Natomiast w konfrontacji z codziennym użytkownikiem tych przepisów, no one są nie do zastosowania i powodują to, że po prostu bibliotekarze czy inne instytucje kultury po prostu nie angażują się w działalności, które mogłyby zrobić. Ja dodam tylko jeszcze jedną rzecz, że ten nasz model, o którym my tu mówimy, bo myśmy też chcieli, żeby przedstawiciele OZZ-u zajmującego się Public Lending Right w Polsce zostali zaproszeni do panelu. Dla jasności to nie jest jakby, to zaproszenie również było do nich skierowane. Niestety z różnych powodów się to nie udało. Natomiast to nasze podejście jest również podejściem, które też idzie w kierunku autorów, bo my sobie zdajemy sprawę dokładnie z tego, że to nasze podejście spowoduje, czy może spowodować, że te opłaty będą naliczane od tych e-booków i że te e-booki będą w większej ilości wypożyczane, bo to po prostu będzie wygodniejsze dla użytkowników bibliotek, a to się będzie przekładało właśnie na to prawo do wynagrodzenia. Więc jakby my sobie zdajemy z tego sprawę, zdajemy sobie z trudności, natomiast no, nie mamy tej możliwości porozmawiania, bo niestety się nie udało. Dobrze, dziękuję bardzo szanownym panelistom za uwagę. Cóż tam w internecie się dzieje, bo przecież jesteśmy obserwowani przez wiele osób. Tu również chyba pewne pytania się pojawiają, więc tak na szybciutko może pan doktor będzie mógł się do tego odnieść. No i na sali, tak, także no mamy jeszcze dużo pytań. Ja bym bardzo chciała podziękować za ten, jakby to powiedzieć, niosący optymizm referat, który pan doktor wygłosił, bo rzeczywiście daje on nadzieję na nieco szerszy dostęp bibliotek do możliwości udostępniania czytelnikom zbiorów w formie cyfrowej. Natomiast mam pytanie następujące. Warunkiem
w Pana analizie warunkiem udostępnienia książki, wypożyczenia książki cyfrowej, tego e-lendingu, jest powiązanie tego z public lending rights, co automatycznie usuwa z tej możliwości wszystkie biblioteki akademickie i naukowe, które nie są objęte public lending rights w Polsce. Czy istnieje jakakolwiek szansa, ponieważ z tego co pamiętam, ten wariant amerykański, Control Digital Lending, on jak najbardziej obejmuje również biblioteki naukowe i akademickie, a rzekłabym nawet przede wszystkim, dlatego że e-booki, takie książki, no nazwijmy to literatura, te, które idą do bibliotek publicznych, bardzo często wydawca od razu przygotowuje w formie cyfrowej, bardzo często, zwłaszcza w przypadku tych hitów, jest wydanie papierowe, audiobook i e-book, natomiast w przypadku książek naukowych jest albo forma cyfrowa, albo papierowa. W zasadzie prawie się nie zdarza jedna i druga, więc ten motyw digitalizacji i udostępnienia zdigitalizowanego obiektu byłby cudowny. Czy jest jakaś nadzieja i jakiś optymizm dla bibliotek akademickich w tym zakresie? Okej, to ja, bo o tym już nie powiedziałem podczas tego wystąpienia, ale to oczywiście w raporcie ta kwestia jest zanalizowana. W Unii Europejskiej, i znowu to jest jeszcze dalej idąca interpretacja niż to, co do tej pory przedstawiłem, natomiast taką konkluzję zawarliśmy w raporcie. Cała logika public lending rights w Unii Europejskiej oparta jest na założeniu, że biblioteki, że z tytułu wypożyczania przez bibliotekę, znaczy z tytułu publicznego użyczania utworów należy się wynagrodzenie. I przy tym jest jedno zastrzeżenie, mianowicie państwa członkowskie mogą wyłączyć pewne kategorie bibliotek z tego systemu. I to daje nam możliwość interpretacji i obie są zawarte w raporcie w dwojaki sposób. Po pierwsze, i to jest interpretacja, której się przychylam, bo jakby na nie się przychylamy. Mówimy w ten sposób, skoro państwa członkowskie mogą wyłączyć pewne kategorie bibliotek z systemu public lending right, nie wyłączając prawa bibliotek do wypożyczenia, bo to nie jest tak, że jak one są wyłączone z systemu prawa do lending right, to nie mogą wypożyczać, bo to nie miałoby sensu, no to wtedy w moim przekonaniu, jeżeli taka kategoria bibliotek jest wyłączona z wypożyczenia, to dotyczy tak naprawdę bibliotek uniwersyteckich i bibliotek szkolnych, to w moim przekonaniu ta kategoria jest wyłączona, ale to również oznacza, że może dokonywać tego e-lendingu jako wyjątkowa kategoria bibliotek. I to jest nasza interpretacja, którą prezentujemy, ale również jest druga interpretacja, która również jest jeszcze dalej idąca, bym powiedział, a może nie, że dalej idąca, tylko jeszcze w moim przekonaniu umożliwiająca jeszcze wygodniejsze udostępnianie książek przez te podmioty. Dlatego, że generalnie rzecz ujmując, jak się patrzy na dyrektywę dotyczącą najmu i użyczenia, to tam jest napisane, powiem po angielsku, public establishment, tak? Establishment open to the public, czyli takie podmioty dostępne dla publiczności. No i wskazuje się w literaturze, że pojęciem tym, czyli w ogóle pojęciem lendingu, w ogóle prawa użyczenia i w ogóle prawa tego do wynagrodzenia objęte są wyłącznie biblioteki publiczne, co by oznaczało, że biblioteki szkolne czy biblioteki uniwersyteckie w ogóle nie wykonują czynności użyczenia w rozumieniu prawa autorskiego, w ogóle nie dokonują tego, czyli dokonują, czyli mogą to robić, ale to, co robią, leży poza zakresem monopolu. Nie, jest dokładnie odwrotnie, jest absolutnie legalne, bo nie jest objęte monopolem wynikającym z przepisów. Co więcej, jeżeli one dokonują tych czynności, to tym bardziej mogą i tam tym bardziej mogą, dlatego że, i to jest wtedy, bo to są te biblioteki uczelniane i szkolne. Mówię o tym specjalnie, dlatego że one wtedy wchodzą na wyjątki dotyczące korzystania przez tego typu instytucje z utworów w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym tam możliwość wypożyczania jest dużo szersza, tak? Ona po pierwsze nie musi być ograniczona czasowo, no bo to jest jakby nie, bo lending, prawda, czyli prawo użyczenia jest prawem czasowym na pewien czas. A korzystanie na potrzeby te naukowe, edukacyjne i tak dalej, tego ograniczenia tam nie ma. Więc jest ta druga interpretacja, która mówi, że w ogóle tego typu biblioteki nie są w ogóle objęte tym prawem do wypożyczenia. One
potocznie dokonują wypożyczeń, ale z punktu widzenia prawa autorskiego one nie dokonują tego publicznego wypożyczenia, no bo siłą rzeczy są tylko adresowane do zamkniętego grona swoich osób. Taka interpretacja jest przyjęta w jednym z artykułów naukowych, który cytujemy w naszym raporcie w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie pokazane jest, że te biblioteki szkolne i biblioteki uniwersyteckie, one po prostu z definicji w ogóle nie wchodzą pod to pojęcie tych bibliotek, które są objęte prawem tym lendingu, a w związku z tym oczywiście mogą to robić. Ja tak daleko nie idę, uważam, że jednak te biblioteki wchodzą w zakres tego pojęcia, a na pewno moim zdaniem wchodzą w zakres tego pojęcia na gruncie polskiej ustawy, więc co do tego nie mam wątpliwości. No ale w związku z tym, że skoro ustawodawca może wprowadzić wyjątek, że one nie płacą za lending, to również w moim przekonaniu może wprowadzić wyjątek, że nie płacą za e-lending. I tyle. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Mam, że czas nas goni, czy jeszcze... Nie widzę, czy coś w internecie ciekawego się pojawiło. Tak, myślę, że to jest takie pytanie do Konrada, które będzie, mam nadzieję, podsumowujące i wyjaśniające ewentualne wątpliwości. Mamy takie pytanie, jako biblioteka kupujemy obcojęzyczne e-booki naukowe od zagranicznych dostawców, niemieckich, angielskich. Udostępniamy je na przykład na platformie ProQuest, na tak zwanych terminalach, czyli komputerach w czytelni. Czy jest możliwość wypożyczenia tych e-booków czytelnikom tak, aby korzystali, chwileczkę, bo tutaj pytanie mi przeskoczyło. Czy jest możliwość wypożyczenia tych e-booków czytelnikom tak, aby korzystali z nich na własnych komputerach w dowolnym czasie? No, to jest niestety problem wszystkich modeli opartych na wypożyczenia, opartych na licencję. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć tu i teraz, bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zobaczyć, co jest w umowie licencyjnej, na podstawie której biblioteka dokonuje tego, na podstawie której biblioteka nabyła dany egzemplarz. Z naszego doświadczenia, czy takich wstępnych wyników, bo obok tego naszego badania o Secure Digital Lending w ramach projektu KR21 są również prowadzone badania empiryczne dotyczące analiz umów licencyjnych, na podstawie których są udostępniane te e-booki. To nie jest część badania, którą ja prowadzę, to prowadzi zespół Create z Glasgow, więc nie chcę im odbierać ich wyników. Natomiast generalnie rzecz ujmując, w większości tych licencji są postanowienia, z których wynikają zasady, na których może to być udostępniane i w moim przekonaniu, jeżeli jest to zawarte w oparciu o daną umowę, to ta umowa decyduje, w jaki sposób to może być zrealizowane. Czyli jeżeli ta umowa pozwala na udostępnianie tego w inny sposób niż na terminalach, to tak, ale jeżeli nie, i to jest pewnie zasada, to niestety to zasady nie. I dlatego właśnie nazywam ten model udostępniania tym właśnie modelem zależnego udostępniania. Z tamtej podpowiedzi, że podobno tak. No, że licencje na to pozwalają. No to jeżeli, to jest jakby mówię, odpowiedź na to pytanie jest tylko i wyłącznie w licencji. Może ja właśnie dopowiem, że najczęściej to jest uregulowane licencjami. W momencie, kiedy ta licencja nie zezwala na takie pożyczenie, to nie można. Natomiast większość tych licencji jest tak skonstruowana, że każdy student i pracownik, który pracuje lub uczy się na danej uczelni, może korzystać z domu z takich publikacji, które zostały zakupione, ale to jest związane też z tym, że wykupujemy dostęp do platform, które to wypożyczają, a nie biblioteka jest tym wypożyczającym. To jest bardzo ważne, nie? Że podobnie mamy tutaj w Polsce działające platformy, która była tu przed chwilą też wymieniana, Legimi czy e-book PWN-u, gdzie oni wydawcy użyczają platformy tak naprawdę, a to nie jest zakup na własność biblioteki. To jest całkiem inny sposób wypożyczenia. To jakby wydawca reguluje wypożyczenie na podstawie wykupionej licencji. Natomiast odwracając pytanie, w momencie, gdyby biblioteka kupiła na własność taką pozycję, to jest już, wchodzimy tutaj właśnie w ten raport, czyli na jakich zasadach teraz pożyczyć to, co biblioteka ma, powiedzmy, na swoim serwerze czy w swoim komputerze, nie? I tu jest problem, że to jest trudno pożyczyć, nie? Bo tamto, co sobie na licencjach wykupujemy, to jest
proste, można powiedzieć bardzo proste, bo mamy w licencji to zawarte, jak nie mamy, to możemy negocjować z wydawcą, w jaki sposób mogę od ciebie to kupić, żebym mógł to udostępnić moim użytkownikom. Natomiast w przypadku zakupu na własność, to mamy właśnie ten problem, o którym mówimy. I ten digitalizacyjny, czyli digitalizacja i wypożyczenie, i ten drugi, gdzie już mamy wersję cyfrową i teraz co z nią zrobić? No mamy ją, nie, ale udostępnimy w bibliotekach naukowych, no to jest troszkę prostszy ten problem, bo udostępnimy je gdzieś na komputerach w bibliotece. Tylko no tak jak powiedziałem, nie jest to ciekawe rozwiązanie dla użytkownika, bo nie każdy chce siedzieć, powiedzmy, czytać książkę przez kilka dni, przychodzić do biblioteki, żeby ją przeczytać. Wolałby jechać samochodem i ją słuchać na przykład. Natomiast właśnie to wypożyczenie jest problematyczne, no i oczywiście można próbować wtedy dogadywać się z wydawcą, żeby rozszerzył tą licencję i wtedy następuje ten problem, że wydawca niekoniecznie chce, bo wtedy nie zarabia na tym tak naprawdę, bo jeżeli udostępni to na swojej platformie, to zarabia cały czas, bo musimy wykupywać co roku od niego licencję. Natomiast jak my kupimy na własność i on miałby się zgodzić na to, żebyśmy my sobie pożyczali, czyli my w rozumieniu biblioteka, to już jest problem, bo on wtedy przestaje zarabiać. Sprzedał nam tylko raz tą pozycję. Nie może nam jej sprzedawać ciągle. I to jest też problem, może niepowiedziany tutaj, pozycji cyfrowych, które są w bibliotekach. Nie? Mamy jeszcze jedno pytanie z Zoomu. Mamy jeszcze czas? Dobrze. A jeszcze z sali? Dobrze, to no może... Dobrze. Myślę, że mamy jeszcze jakieś 4 minuty. I taki krótki jakby komentarz, bo jeżeli, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli mamy e-book kupiony po prostu od wydawnictwa, to nie moglibyśmy, idąc tą interpretacją, wypożyczać. Natomiast jak patrzę w polską ustawę, no to mamy przepis, że ten 28, że przepis ustęp 1 punkt 3 wyłącznie nie stosuje się, jeżeli udostępnianie jest na podstawie umowy. Czyli mówimy o końcówkach terminali. Czyli jeżeli mówimy o samym użyczaniu, tam nie ma tego wyjątku, czyli możemy mieć na podstawie umowy, a później korzystać z dozwolonego użytku. Pytanie zabezpieczenia, oczywiście no to jest inna kwestia, czy jest zabezpieczone, tak, czy nie. Tak, też mi się tak wydaje, że to jest prawna interpretacja. Natomiast myśmy się, tylko dla jasności, myśmy nie wchodzili w analizę relacji dotyczących wypożyczania książek w oparciu o umowy licencyjne, bo tak jak mówię, robi to inny zespół niż my, więc tym się bezpośrednio nie zajmowaliśmy. Natomiast co do zasady, orzeczeniowo nie. Dozwolonego użytku wyłącznie. No właśnie, tak. Znaczy z tym jednym wyjątkiem co do końcówek terminali. Może, tak, bo tak jest w ustawie, ale poza tym, mimo że mamy umowę, to możemy przejść na dozwolony użytek. Ja w ogóle, a propos, przepraszam, tak podsłuchałem to, co pani powiedziała. Znaczy ja się też zgadzam, że w polskiej ustawie przepisy o dozwolonym użytku nie mogą być wyłączone postanowieniami umowy z wyłączeniem tego jednego punkciku i taka interpretacja została również przyjęta przez ministerstwo teraz podczas tych implementacji do polskiego porządku prawa dyrektywy DSM. I zgadzam się, że w polskim porządku prawnym, nazwijmy to tak, to jest interpretowane, ale to technicznie rzecz biorąc nie wynika wprost z przepisów, to jest pewna interpretacja, którą myśmy przyjęli. Są systemy prawne, w których jest wprost napisane, że nie można wyłączyć przepisów o dozwolonym użytku i tam jest to bezpieczeństwo prawne dużo większe i są też takie przepisy, są takie regulacje, są takie systemy prawne, które jest napisane, że z kolei można wyłączyć, więc jakby to jest regulowane w różny sposób. Mówię, ja się też zgadzam z tą dominującą interpretacją, ale ona nie jest mocno ugruntowana normatywnie, moim zdaniem. Tak, chyba patrząc na czas. Tak, niestety... zerkamy na zegarek, już wkradliśmy się w przerwę kawową, ale mamy nadzieję, że przynajmniej w pewnej mierze Państwa apetyty zostały zaspokojone. Jeżeli nie do końca, to właśnie przerwa kawowa jest znakomitą okazją, żeby naszą dyskusję kontynuować. Dziękujemy bardzo panu doktorowi, dziękujemy panelistom i zapraszam Państwa na kawę. Tylko chciałam powiedzieć, że niestety będziemy musieli skrócić chyba przerwę kawową do 15 minut. 15-20 minut, także przepraszamy i zapraszamy.
A ja mówię, że znałem pana doktora.
wracamy. This one works. Okay. Oops. Zapraszam w takim razie Państwa na salę. Wspieram. Jeżeli Państwo nie mają nic przeciw, ponieważ ten panel, wracamy tutaj na opowieść znowu europejską. I will switch to English. Więc zejdę zatem na angielski. Więc zajmiemy chwilkę na przygotowanie zestawów, ale myślę, że będzie nam wygodniej rozmawiać tutaj po angielsku. Okay. So I'm switching to. Przechodzę zatem na język angielski. Przed nami są dwie sesje. Wiemy, że wszyscy są zmęczeni. Te sesje będą krótsze. Proszę się nie obawiać. I przy tej pięknej pogodzie na zewnątrz, więc jest oczywiście dużo słońca, a my tutaj Państwa trzymamy w murach. Mamy tego świadomość, że to może być trudne, ale jest kilka kwestii do omówienia. Dzisiaj rozmawialiśmy podczas poprzednich sesji i podczas wykładu wygłoszonego przez Katerinę o tym, że prawo autorskie jest raczej narzędziem, a nie celem samym w sobie. Dlatego też tak, więc to narzędzie będzie odpowiadać na potrzeby różnych sektorów, w tym również naszego. I dlatego będziemy rozmawiać na temat misji publicznej, misji społecznej, bibliotek i archiwów. Ale historia jest tutaj taka sama, jakbyśmy to odnieśli na przykład do muzeów. A więc co będziemy robić podczas panelu? Będziemy starali się pokazać Państwu i wspólnie omówić z Państwem różne podejścia, żeby praktyków zmienić też w rzeczników. I zarówno w kwestii sieci badawczych, jak i sieci rzeczniczych, tak aby określić ich miejsce w Europie, może przyłączyć się do ich działalności i skończymy tę podróż przez Europę, odnosząc się na koniec do Niemiec. I dlatego też chciałam zapytać Mikaela, jaka jest duńska droga, jaka jest rola Danii w tym dialogu, jeśli bierzemy pod uwagę różnych aktorów w tym dialogu. Ja w tym panelu uczestniczą także Julia Dore, która jest, popraw mnie, jeśli się mylę, bo zmieniasz stanowiska, ale jesteś teraz na stażu podoktoranckim na Uniwersytecie w Trento i na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. To bardzo dobry sygnał. Omawiamy też kwestie prawa autorskich, ale Julia wyszła z Wydziału Prawa, przenosząc się do Wydziału Ekonomii. To dobry ruch pokazujący, gdzie prawa autorskie zmierzają. Julia pracowała w zespole Retreat to Europe oraz z sektorem GLAM. Zapraszam Cię, Julio, do wygłoszenia Twojego wystąpienia. Obiecałam, że wygłoszę je na stojąco, więc tak zrobię. A więc będę posługiwać się innymi slajdami, ponieważ Konrad zawsze mi mówi, że moje slajdy są nudne i nie mają obrazków, a teraz właśnie postanowiłam się podjąć to wyzwanie i przygotowałam slajdy z obrazkami. Będę mówić do Państwa na temat przepisów rządzących publikacjami w Europie z punktu widzenia autora. Nie oznacza to, że będzie to zupełnie odmienne niż perspektywa bibliotek, ale wyjaśnię Państwu dlaczego. A więc chciałam się odnieść do horyzontu czasowego. Roberto Caso rozpoczął badania dotyczącego secondary publication
publication rights, czyli prawa do wtórnych publikacji, i rozpoczął debatę na temat otwartego dostępu i też publikacji open access, zasad, które tym rządzą. Wiedzieliśmy, że Niemcy wprowadzały takie prawo i to było też, te badania były kontynuowane przez dalsze lata i kluczowe badania przeprowadzono w 2019 roku, a więc AESA, włoska organizacja, która promowała otwarty dostęp do osiągnięć naukowych, wspierała propozycję, która następnie trafiła do włoskiego Senatu. I uzyskaliśmy taką obietnicę, że ta propozycja wróci do dyskusji w naszym parlamencie. To jest coś, nad czym ciągle prowadzone są prace. Jak również zajmujemy się takim tematem, jak projekt Recreating Europe, którym zajmuje się również Katarzyna Skanga, i współpracujemy też z Liberem jako naszym partnerem oraz Knowledge Right 21, które są bardzo aktywnymi instytucjami w tej kwestii. A w 2003 roku uzyskaliśmy wysłuchanie w Komisji Europejskiej w wydziale poświęconym badaniom i pracy naukowej. A więc dlatego chcemy doprowadzić do stworzenia ogólnoeuropejskiego prawa rządzącego właśnie wtórnymi publikacjami. Możemy zastanowić się, jakie interesy różnych uczestników tego procesu można wziąć pod uwagę. Ja osobiście uważam, że prawo autorskie nie zawsze oznacza konflikt, problem. Można je określić jako coś, co przynosi same korzyści wszystkim stronom. Oczywiście mamy pewne zasady i wartości, które należy chronić, na przykład właśnie publiczną misję bibliotek. Wszyscy uczestnicy tego procesu mają pewne oczekiwania. Prawo SPR oznacza dobrą możliwość znalezienia wspólnego gruntu, równowagi w czymś, co dotychczas mogło być konfliktem, ponieważ pozwoli na udostępnienie wiedzy szerszej grupie ludzi. Ludzie dzięki temu będą wiedzieli, o czym autorzy piszą, i autorzy dzięki temu będą mogli uzyskać własną autonomię, niezależność, ponieważ ci wszyscy autorzy dzieł naukowych mogą nie mieć wpływu na to, o czym piszą. I to jest problem, ponieważ on tak naprawdę zaprzecza sensowi praw autorskich. A więc biorąc pod uwagę perspektywę autora, musimy wrócić do podstaw prawa autorskiego. Po co ono powstało i dlaczego zostało często tak wypaczone? A więc czy wiąże się raczej z rywalizacją, a nie ze współpracą? Ponieważ powinniśmy myśleć, co jest ważne, a najważniejsze jest przekazanie ludziom konkretnej informacji. I zwykle, czy to się dzieje przez wydawcę? Nie, głównie to się bierze przez bibliotekę. Dlatego też warto wziąć pod uwagę rolę biblioteki, gdyż jest to doskonałe narzędzie, instrument, aby dany komunikat trafił do szerszej grupy ludzi, do społeczeństwa. A więc oczywiście skupienie się na perspektywie autora nie oznacza, że nie bierzemy pod uwagę roli biblioteki. Oczywiście na wiele sposobów można dojść do tego punktu, tak aby ludzie wiedzieli coraz więcej o badaniach naukowych. A więc wtórne publikacje SPR to tylko jedna z metod osiągania zasady otwartego dostępu do wyników badań naukowych. A więc mamy tutaj pewne podstawy, na którymi pracujemy. A więc być może nieodpowiednio nas nauczono prawa autorskiego, bo mamy takie przekonanie, że to jest ochrona
ochrona, ograniczenie informacji, ochrona naszego prawa, ale tak, żeby otoczyć je raczej jakimś murem i ograniczeniami. Są różne metody pójścia tą drogą i myślę, że właśnie to jest ujęte w przepisach rządzących SPR, czyli prawem do wtórnej publikacji. Mamy tutaj pewne strategie, pewne kierunki, które Unia Europejska obrała, a mianowicie Unia stara się iść w tę stronę, stara się objąć kwestie w bardzo szeroki sposób, kwestie open science, czyli otwartego dostępu do dziejów naukowych. Jak to można zrobić? Jak można to zrobić w sposób zrównoważony? Oczywiście są też różne drogi, różne metody, ale też mamy różne zasady rządzące otwartym dostępem. Musimy mówić o tym, że już działa mikrofon. A więc zielony, otwarty dostęp jest najbardziej zrównoważoną metodą. Oczywiście cel jest ważny, ale cel potrzebuje oczywiście pieniędzy i zwykle nie ma do tego źródeł, zasobów. A więc w większości bibliotek, nasza biblioteka na Uniwersytecie w Trento, to mamy, wydajemy bardzo znaczne środki rocznie. A więc zielona droga otwartego dostępu to jest droga wprost. Nie jest to jedyna droga, ale tę drogę należy promować i realizować. Istnieją też różne strategie, a mianowicie mamy też możliwości wykorzystania potencjału innych strategii, ale skupmy się raczej na kwestiach legislacyjnych, ponieważ bardzo ważne jest, tak jak już powiedziano, że autorzy, zwłaszcza autorzy badań naukowych, mają bardzo niewielką siłę argumentu. Oczywiście większą mają prawnicy, którzy mogą negocjować z opinią publiczną. Bardzo często autorzy po prostu podpisują umowę bez przeczytania. No więc jaka tu jest pozycja negocjacyjna z wydawcą? Tak wygląda rzeczywistość. Dlatego droga prawna, droga legislacyjna jest bardzo ważna, gdyż widzimy, że tutaj mamy brak pozycji negocjacyjnej właśnie wśród autorów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że poprosiliśmy prawników o wzięcie udziału w tej dyskusji. Oczywiście objęło to autorów naukowych publikacji, ale myślę, że istnieje wielka możliwość, żeby włączyć tutaj też innych autorów. Oczywiście takie prawa nie powinny być zastąpione przez zapisy, które znajdują się w poszczególnych indywidualnych umowach. A więc prawo do wtórnej publikacji, a więc słowo wtórny oznacza, że nie ma takiej wartości jak publikacja pierwotna dzieła, oryginalnego dzieła, a więc jest to metoda, gdzie możemy to zdefiniować w inny sposób niż prawo do otwartego dostępu do wyników badań. A więc chodzi tutaj o prawo do opublikowania oraz do przekazania wiedzy publicznej, do udostępnienia dzieła naukowego. I to byłaby sytuacja taka, kiedy nie myślimy o ograniczeniach, o pewnego rodzaju restrykcjach. Oczywiście jest bardzo wiele restrykcji opublikowanych w systemach prawnych poszczególnych krajów, właśnie restrykcji dotyczących SPR. A więc musimy wiedzieć, że tutaj nie widzimy tego, w jaki sposób można komercyjnie wykorzystać osiągnięcia naukowe. Stosowanie otwartych licencji jest, wydaje się, rozwiązaniem bardzo naturalnym, ponieważ
ponieważ jest to już zupełnie inna rzeczywistość. Proszę mi powiedzieć, jeśli się mylę, ale jeśli nie posługujemy się otwartą licencją, to znaczy, że jej nie rozumiemy, nie doceniamy. Więc należy podkreślić fakt, że odpowiednie warunki otwartej licencji należy dokładnie wyrazić. Oczywiście nie może to być zastąpione przez poszczególne kontrakty, poszczególne umowy, czy też przez techniczne metody ochrony. Wydawca oczywiście powinien być wymieniony w tych przepisach, w tych zapisach. To też jest bardzo ważne, ale to nie oznacza, że autor nie może nic więcej zrobić ze swoją publikacją. Dlaczego o tym mówię? Bo ja już przechodzę do wniosków. Są bardzo ważne korzenie filozoficzne tutaj. Na początku chodziło o taki przekaz dla społeczeństwa, a więc wolność, autonomia autora jako badacza musi być chroniona, bo jest to też część wolności do wyrażania własnych poglądów i opinii, wolności prowadzenia badań naukowych. A więc chciałabym też powiedzieć, czy powinniśmy mówić tutaj o prawie majątkowym, czy też o prawie osobowym, ale jest to bardzo ważne, że musimy o prawie osobistym, a więc nie powinniśmy patrzeć na prawa autorskie jako na zobowiązanie, bo jeśli to rozumiemy jako zobowiązanie, to wtedy nie mamy tego przekazu dla opinii publicznej. Należy tutaj zająć się różnymi rzeczami. Tutaj mogłabym właściwie skończyć swoje wystąpienie, mówiąc o tym, że Unia Europejska rozmawia o tych możliwościach, mówi o tych możliwościach, a więc dlaczego tak? Więc należy to zharmonizować. Zasadę SPR w prawodawstwie Unii Europejskiej. Po pierwsze, dlatego, że istnieją bardzo różne odmienne prawa krajowe dotyczące tej kwestii, które sprawiają, że poszczególne smaczki dotyczące różnych krajów sprawiają, że ten krajobraz jest bardzo zróżnicowany, pofragmentowany, taki jak rozrzucona układanka. Dlatego też przyczyna, konieczność dla harmonizacji jest oczywista. Jak również mamy inne rzeczy, przepisy krajowe, które bardzo ograniczają czy definiują open access, ale nie definiują całego krajobrazu prawa do wtórnych publikacji, a więc mamy też ważne działania na rzecz tych publikacji, na przykład prowadzących Knowledge 21 czy LIBER, które w pełni uczestniczą w tym procesie. Są też niedawno opublikowane wypowiedzi, które bardzo w tym procesie uczestniczą. A zatem to jest coś, co już powiedziałam. Co jest tutaj ważne? Co należy zrobić? Przede wszystkim musimy rozumieć złożoność tego problemu i zastanawiamy się, czy to jest kwestia ekonomiczna czy gospodarcza, a więc politycy muszą to zrozumieć, muszą zrozumieć wielopłaszczyznowość tego problemu. Trudno jest też wyobrazić sobie taki standard, taką normę, która sprawi, że wszyscy mówią tym samym językiem, a więc oczywiście staram się ufać różnym osobom w tej kwestii, sprawiając, że politycy wszystko rozumieją. Oczywiście są też różne wymiary tego problemu, a więc mogę tutaj mówić o wycofaniu tego prawa, ograniczeniach i wyjątkach. Mogę też mówić o udzielaniu licencji ogólnie, ale co biblioteki mogą zrobić? Biblioteki przede wszystkim muszą informować, bo nie ma powszechnie dostępnych informacji na temat prawa autorskiego i jest to bardzo ważne, że my sami prawnicy nie jesteśmy wystarczająco informowani, a więc musimy udostępniać, musimy wspierać oraz inspirować i to jest coś, co już Państwo robią i mogę to wyraźnie powiedzieć właśnie na podstawie tego, co widzę dziś, czy też w obecnych czasach, mówiąc ogólnie. A więc należy robić właściwą rzecz, bo jest to rzecz właściwa. Bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję, Julio. Dziękuję także za trzymanie się ram czasowych. Przede wszystkim dziękuję za ten przekaz, który dodaje nam sił. Bo biblioteki też powinny mocno zabierać głos w dyskusji na temat praw autorskich. Zatem teraz przejdziemy do Stevena, byśmy zrozumieli, jak to można zrobić. Jak to można robić w kontekście europejskim oraz szerszym. Państwo już wcześniej wysłuchali Stevena, słyszeli Państwo jego doskonałej polszczyzny. Steven skupia się na dostępie do informacji, wolności wyrażania się, kwestiach cyfrowych, a także prawie autorskim. Zaangażowany jest w Knowledge Rights to Everyone. Proszę Państwa, zawiodę Państwa. Gdybym miał kontynuować po polsku, to obawiam się, że mielibyśmy tutaj coś w stylu Monty Pythona. Przyznam, że nawet nie miałam świadomości, że tutaj w bibliotece mamy wystawę na temat Kopernika, ale stwierdziłem, że każde odniesienie się do Kopernika to będzie strzał w dziesiątkę. I stąd Kopernik w moim wystąpieniu. Maja przedstawiła mnie lepiej niż sam mógłbym to zrobić, także w sposób, który bardzo mi pochlebia. Co mogę powiedzieć na temat Knowledge Rights 21? Będę mówił o tym, co staramy się robić, co staramy się osiągnąć, o tym, że wspieramy to, te kwestie, które są tutaj poruszane, a więc jeżeli chodzi o siłę bibliotek we wprowadzaniu zmian. Jeżeli, proszę Państwa, powiem coś nieeleganckiego, to proszę pamiętać, że to nie dotyczy Polski, ale Brukseli. Podstawowa kwestia, którą chcę się zająć, to ryzyko, czy to uczucie, które nam towarzyszy, tutaj już wspominaliśmy o tym kilkakrotnie, że tak naprawdę jakby zaczynamy ze złego miejsca, kiedy tworzymy polityki na temat edukacji, dostępu do kultury, czy badań. To jest znowu odniesienie do Kopernika, tak? Czyli po prostu nasze badania krążą wokół praw autorskich, a nie odwrotnie, więc musimy dokonać tutaj przewrotu kopernikańskiego. Więc będę mówił o tym, jakie mamy tutaj elementy, kontury, kształt tego wszystkiego, co pomoże nam dokonać tej rewolucji, tego przewrotu. Czyli przyglądamy się temu wszystkiemu jakby ze złego kąta, wychodząc od średniowiecza czy Arystotelesa. W ramach Komisji Europejskiej są te fragmenty komisji, które się zajmują badaniami, edukacją i kulturą, ale oni nie mają żadnej władzy legislacyjnej, bo prawa są dokonywane gdzie indziej, są tworzone w innych częściach komisji, które niekoniecznie skupiają się na badaniach, na dostępie do kultury czy edukacji. Oznacza to, że kiedy te prawa są przyjmowane, to tak naprawdę nie wystarczająco zwraca się uwagę na to, czy one faktycznie zasadzają się na uniwersalnych prawach człowieka. I okazuje się, że ta edukacja, dostęp do kultury czy badania jawią nam się jak jakieś takie wyspy. I tak naprawdę postrzegane jest to jako takie wyjątki w tej całej sytuacji, a nie coś, co powinno być traktowane jako priorytet. Czyli za każdym razem, kiedy Unia Europejska
tak naprawdę wprowadza jakieś przepisy, to powinna sprawdzić, jaki jest wpływ tego, jakie są opcje, jakie są możliwości, jak to wpłynie na konkretne obszary. Ale to, jak się właśnie myśli o edukacji, badaniach i dostępie do kultury, to nie jest bardzo jasne. Więc na przykład jeżeli chodzi o naukę, to tutaj głównie myślimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, a nie myślimy na przykład o interesie bibliotek. Czyli prawodawstwo, prawo jest tworzone bez myślenia o tym, jakie będą skutki uboczne, czy też jak może to negatywnie wpłynąć na innych. Mamy tutaj na przykład artykuł 15 czy 17. I tak naprawdę nie było tutaj w ogóle przeprowadzonego badania wpływu tych artykułów. I sytuacja nie poprawiła się, proszę Państwa. Edukacja ani badania nie były tutaj wzięte. Tutaj mamy ten efekt Monty Pythona. Czyli po prostu ludzie, którzy nie są związani z badaniami, tworzą prawa na temat badań. Widzimy, że ten facet po prostu nie jest tutaj, gdzie powinien być. Po prostu ci, którzy nie są ekspertami, tworzą prawa dotyczące obszarów, na których się nie znają. I właściwie dlaczego te decyzje podejmowane są w warunkach, w których istnieją jakieś ustalone linie walki i grupy graczy, którzy mają uprzywilejowany dostęp do decydentów, a którzy tak naprawdę mają niewiele wspólnego z naszym celem, tak? Bo te osoby potrafią krzyczeć, mogą wysyłać wspaniałych autorów, którzy wiedzą, jak przekonywać i jak mówić, ale nasz głos, na przykład bibliotek, nie jest słyszalny. Tutaj w Polsce, z tego co słyszę, też nie. Dlatego dochodzimy do etapu, gdzie na przykład widzimy coś wręcz w sposób teologiczny, że tak naprawdę osłabiane są prawa autorskie i to jest postrzegane, proszę Państwa, jako właśnie koniec świata, tak? Bo na przykład właśnie jakaś bibliotekarka wpuściła dzieło do sieci, no po prostu przez przypadek. Ale w momencie, kiedy coś takiego się wydarza, no to już mamy kroki prawne, taka osoba ląduje w sądzie i tak dalej. Więc musimy odejść od tej sytuacji, gdzie po prostu walimy się wzajemnie po głowach. To, co musimy zrobić, to dokonać przewrotu kopernikańskiego, spojrzeć na gwiazdy przez teleskop z odpowiedniej strony i zastanowić się, którzy to są ci interesariusze, których należy wziąć pod uwagę. Wydaje mi się, że Julia jasno nam powiedziała, że tak naprawdę biblioteki odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zachowania dostępu i odtworzeniu wiedzy, że jest wykorzystywana przez nauczycieli, studentów na rzecz tworzenia rozwiązań dla przyszłości i że ich głos musi zostać wysłuchany. Jak możemy pomóc? Jak możemy sprawić, że ta masa krytyczna na rzecz edukacji, badań i dostępu do kultury zostanie osiągnięta? I tutaj na arenę wstępuje Knowledge Rights 21, czyli Knowledge Rights to Anyone, prawa wiedzy dla wszystkich. Wiemy, że głos i doświadczenie bibliotek i bibliotekarzy nie jest często słyszany. COVID-19 pokazał nam, ile mamy tutaj jeszcze zaszłości. I mamy tutaj 3 filary i 5 obszarów, w ramach których tworzymy nasze polityki. Współpracujemy z takimi organizacjami właśnie jak Fundacja Centrum Cyfrowe, by właśnie brać
pod uwagę interes badaczy, interes bibliotek, a więc pojawiamy się w Brukseli, pojawiamy się na tych samych spotkaniach, w których uczestniczy też Julia, by starać się zmienić przekonanie ludzi, wpływać na politykę, sprawić, że ludzie uznają, że trzeba ponownie przemyśleć niektóre kwestie, tak byśmy wpływali na kształt praw autorskich skupionych na badaniach, dostępie do kultury i edukacji. Bo chodzi o to, żebyśmy mieli lepszą ochronę praw użytkowników. Chcemy ułatwić uczciwy dostęp do e-booków dla użytkowników wszystkich typów bibliotek. Mówimy, że w momencie, kiedy coś jest wykorzystywane w sposób uczciwy na rzecz edukacji i badań, to powinno to być dozwolone. Ponadto chcemy przyspieszyć zachowanie praw działań na rzecz praw autorskich. Słyszeli Państwo wiele na temat prawnych możliwości Secure Digital Lending, ale my przyglądamy się e-wypożyczeniom także z innej perspektywy. No bo tak naprawdę prawo autorskie nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, jest to dość wyjątkowe narzędzie, nie skuteczne we wszystkich obszarach, więc nie możemy się ograniczać do tego jednego narzędzia. Musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć za pomocą tego narzędzia i przejść przez różne narzędzia legislacyjne, nielegislacyjne. Zatem my właśnie przyglądamy się także doświadczeniom wynikającym z wdrożenia Public Lending Right pierwszej generacji. I mówimy, że potrzebujemy też natychmiastowego, otwartego dostępu. Przyglądamy się też otwartym standardom, czy też normom, bo nie chodzi o to, żeby kontrakty były ze szkodą dla misji prowadzonej przez biblioteki. Chodzi o to, żebyśmy działali w interesie wszystkich, by też autorzy nie byli wykorzystywani jako marionetki przez wydawców. Dlatego też tworzymy badania, które wypełniają tę lukę, gdzie brak nam twardych dowodów, bo nieraz to prawo autorskie opiera się tak naprawdę na ideologii, na jakimś założeniu, na konkretnym spojrzeniu na świat, a my musimy przyjrzeć się, jaka jest rzeczywistość. Dobrze, do tego slajdu chciałam dotrzeć. Czyli chcemy mobilizować sieci do współpracy. Centrum Cyfrowe to jest tutaj Państwa kontakt. Mamy takie poczucie, że naprawdę coś dobrego tutaj po tym spotkaniu się wydarzy, że ważne jest to, że ta debata została podjęta, że pytania zostały zadane i to pokazuje, że jest zainteresowanie. Rozumiemy, że jest problem, ale w momencie, kiedy widzimy, że jest ten problem, że nie możemy tak naprawdę wypełnić naszej misji, to być może to jest kwestia prawa i to prawo należy zmienić. Pracujemy obecnie nad stworzeniem kursu szkoleniowego dotyczącego prawa autorskiego, czyli, ale nie takiego, ile na przykład kopii książki mogę mieć u siebie, ale staramy się uczyć na temat prawa autorskiego i jak można użyć tych kwestii w dyskusji, jak ponadto też prowadzimy szkolenie na temat rzecznictwa, wspierania pracy w Unii Europejskiej,
w szczególności z jakby nowo powołanym parlamentem. No i oczywiście Centrum Cyfrowe, jak już wspomniałem, jest tutaj tym kontaktem dla państwa. Czyli musimy stworzyć sieci, które będą miały doświadczenie, a państwo doświadczenie tutaj to jest coś, co bardzo cenimy. Czyli chcemy, żeby to prawo autorskie krążyło po orbicie wokół dostępu do kultury, edukacji i nauki, a nie na odwrót, na takim przewrocie kopernikańskim nam zależy. Dzięki, Steven. Myślę, że widzimy już wyraźnie, do czego ten palen zmierza. Do tego, żeby poczuć się komfortowo z zostaniem bardzo aktywnym rzecznikiem na rzecz otwartego dostępu, ponieważ jesteśmy praktykami, jesteśmy archiwistami, kuratorami w muzeach, bibliotekarzami i oczywiście tworzymy sieci współpracy i też będziemy rozmawiać na temat stowarzyszeń, które nas w tym wspierają, ale potrzebujemy państwa głosu, a więc Steven nas tutaj wspiera w Polsce, jest do waszej dyspozycji, z przyjemnością będzie wypowiadać się na ten temat. I zanim przejdę do Stowarzyszenia Komunia, chcę powiedzieć, że Steven będzie musiał wyjść niedługo, tak aby złapać szybko samolot, więc jeśli nie chcą państwo, żeby państwa pytania zostały bez odpowiedzi, to proszę pomyśleć o kontakcie z nim, a my będziemy kontynuować nasze wypowiedzi, ponieważ będę mówić na temat bardzo ważnego rzecznictwa na rzecz instytucji GLAM i oczywiście będzie wypowiadać się dla nas Justus Drelling, który będzie mówić na temat Stowarzyszenia Komunia oraz na temat przepisów międzynarodowych. On również koordynuje koalicję na rzecz globalnego dostępu do wiedzy. Bardzo dziękuję za to miłe przedstawienie i myślę, że chciałbym teraz powiedzieć kilka rzeczy na temat odniesień kulturowych. Moje wystąpienie może wydawać się nieco nudne w porównaniu z wystąpieniem Stevena, ale przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Cieszę się, że mogę tu być i przedstawić nasze rekomendacje dotyczące polityki podczas najbliższych dekad. Postaram się nie zanudzić państwa podczas dzisiejszego popołudnia. Zanim będę mówić na temat naszych zaleceń dotyczących polityki na najbliższą dekadę, więc chcę powiedzieć, czym jest Komunia. Chociaż pewnie wszyscy wiedzą, to jest stowarzyszenie założone w 2011 roku. Jesteśmy rzecznikami polityki, która będzie poszerzać domenę publiczną w nauce. Mamy swoją siedzibę w Belgii, ponieważ uważamy, że dostęp do wiedzy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństw. Nasi członkowie to bardzo wiele innych stowarzyszeń, które działają w tej dziedzinie, którzy są reprezentowani w tej sali. A więc staramy się stworzyć nasze wcześniejsze zalecenia, więc stworzyć spójną politykę, która zastąpi wcześniej stworzone przez nas zalecenia. Staramy się określić możliwości zmiany prawa autorskiego i chcemy w wyraźny sposób zdefiniować prawa użytkowników oraz twórców. Mamy taką wizję, że ten zespół praw i przepisów powinien przede wszystkim działać na korzyść społeczeństwa, zwiększając ich dostępność do wiedzy i do kultury. A więc te zalecenia są bardzo szerokie i bardzo rozległe, ale staramy się też stworzyć postępowe, bardziej szczegółowe przepisy. Nasze rekomendacje, nasze zalecenia są wynikiem bardzo wielu rozmów, badań. W 2021 roku
obchodziliśmy rocznicę założenia naszego stowarzyszenia, ale potem będziemy starali się też włączyć w dyrektywę o wspólnym rynku. A więc chcę też powiedzieć, że mamy też niektóre aspekty dyrektywy DSM, które były dla nas bardzo frustrujące, bardzo rozczarowujące, ale teraz muszę powiedzieć, że powinniśmy starać się zobaczyć, co udało się nam osiągnąć ze wcześniejszymi, na podstawie naszych wcześniejszych działań. Zalecenia nasze dotyczące polityki to są tylko takie wytyczne, takie drogowskazy. Należy je bardziej uszczegółowić, uściślić tak, aby je wdrożyć do systemów prawnych poszczególnych państw. Jesteśmy na etapie opracowywania poszczególnych wytycznych, które będą dotyczyć przede wszystkim bibliotek oraz innych informacji opartych o wiedzę i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć naszą misję publiczną. A zatem mamy 20 zaleceń, 20 rekomendacji. Ponieważ mamy ograniczenie czasowe, nie będę mówić o nich szczegółowo, o każdym z nich osobna, ale chciałbym powiedzieć, co staramy się osiągnąć. Mamy 4 obszary naszych zaleceń, a więc dotyczą one naszej domeny publicznej. Może też nie jest to bardzo ważne dla Państwa, ale dla nas staramy się chronić i promować prawa użytkowników wraz z wzięciem pod uwagę wszystkich ograniczeń i wyjątków. A więc chciałbym też dać Państwu przykład, o czym tutaj mówimy i myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz. To jest też bardzo ważne spojrzenie, a więc staramy się też stworzyć system zabezpieczeń wobec naruszeń praw autorskich, ponieważ wiemy, że też istnieje bardzo dużo obaw dotyczących postępowania prawnego. A więc jeśli Państwo chcieliby mieć lepszy przegląd naszych zaleceń, zachęcam do skorzystania z naszej strony internetowej. A więc przede wszystkim pierwsza grupa zaleceń to rozszerzenie domeny publicznej, a mianowicie chcę powiedzieć, że to są też wymogi dotyczące rejestracji. Musimy być tutaj realistyczni, ale warto jest to wszystko podkreślić i zdefiniować, jakie są cele końcowe naszych projektów związanych z reformą, ponieważ to są klucze do stworzenia przyjaznego środowiska. A więc mamy też tutaj zalecenia, które dotyczą prac oraz danych, które zostały wyprodukowane przez sektor publiczny i w związku z tym powinny znaleźć się w domenie publicznej, ponieważ powinny stanowić część otwartego dostępu dotyczącego wyników działalności naukowej. To, co zostało stworzone w sektorze publicznym, jest domeną publiczną, koniec, kropka. Tak to funkcjonuje na przykład w Niemczech, ale na przykład badania zamówione przez ministrów już niekoniecznie, a więc to jest bardzo ważne, że to jest właśnie case kilku krajów europejskich, a więc znowu myślę, że większość z tych zaleceń nie do końca może odnosi się do Państwa codziennej pracy, a więc też mamy grupę, która zajmuje się ochroną i promocją praw użytkowników. Mamy też nowe wyjątki, nowe wyłączenia, nowe przepisy wyjaśniające. Chciałbym kilka z nich Państwu przybliżyć. Na przykład zalecenie numer 8 mówi, że powinna być lepsza ochrona dla użytkowników, którzy wykorzystują te dzieła, te utwory dla celów edukacyjnych. Powinno się to znaleźć poza tradycyjnymi instytucjami edukacyjnymi, nie tylko na uczelniach, uniwersytetach. Mamy też zalecenie numer 9, które mniej więcej powtarza to samo w odniesieniu do użytkowników, którzy prowadzą działania naukowe. To
też jest bardzo spójne z tym, co Julia mówiła i myślę, że tutaj mamy też bardzo ważną rzecz. O, szczególnie dla nas interesuje nas zalecenie numer 10, w którym mówimy, że biblioteki powinny realizować swoją misję również w środowisku cyfrowym, dokładnie w takich samych warunkach, a więc też control digital lending powinno być w pełni zezwolone i możliwe tak, aby pozwoliło w ten sposób kontrolować w pełni wypożyczenia i wykorzystania utworów przez użytkowników biblioteki. I tutaj mamy też kolejne zalecenie, a mianowicie, że użytkownicy, którzy są chronieni prawami podstawowymi, powinni uzyskać zezwolenie do korzystania, do realizacji tych praw, nawet jeśli to nie jest wyrażone wprost w przepisach o prawach autorskich. To też jest, myślę, że kluczowe, to też bym chciał podkreślić, a mianowicie, że prawa do użytkowania danego dzieła powinny być chronione i mieć priorytet wobec zapisów umownych oraz wobec metod, technologicznych metod ochrony, ponieważ myślę, że te technologiczne metody mogą stanowić pewnego rodzaju barierę w realizowaniu własnych przepisów dotyczących użytkowania danego dzieła. Myślę, że nie powinno się wdrażać rzeczy, które naruszają te zapisy. I wreszcie mamy dwa zalecenia, które może są dla nas nowe, ale tak naprawdę uważam, że prawo autorskie tak naprawdę nie zawsze chroni twórców, a więc tutaj mamy też dwa zalecenia, a mianowicie, że nie powinna istnieć blokada geograficzna dla dzieł audiowizualnych, dla utworów audiowizualnych. Myślę, że to Państwa akurat bezpośrednio nie dotyczy, ale myślę, że są pewne modele, które powinny funkcjonować w europejskiej platformie. Chciałbym też przejść do ostatniego bloku i zakończyć tym samym swoją prezentację, a mianowicie, tak jak już wcześniej mówiłam, że to jest bardzo interesujące, a mianowicie, że to jest pomocne, gdyż mamy tutaj ryzyko prawne i ryzyko działań odszkodowawczych, a mianowicie użytkownicy, którzy działają w przekonaniu, że ich wykorzystanie materiałów objętych prawem autorskim jest zezwolone, nie powinni być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej, a więc działanie w dobrej wierze, które jest wielokrotnie definiowane, oznacza, że powinno zwalniać osobę, która nieświadomie dokona tutaj naruszenia, powinno zwalniać z odpowiedzialności karnej i powinny istnieć przepisy prawne, które będą ułatwiać w tej kwestii korzystanie z praw podstawowych. Może jeszcze jeden przykład tego, co tutaj mamy, a mianowicie zalecenie numer 19, a więc powinien być też ogólny dostęp do mechanizmów odszkodowawczych, tak aby chronić prawa użytkowników oraz twórców, tak aby byli w stanie dochodzić swoich praw przed sądem. A więc myślę, że to jest bardzo szeroka droga, która powinna ułatwić realizację praw użytkowników. To jest koniec mojej prezentacji, mojego wystąpienia i tutaj ostatni komentarz wobec tego, co Steven powiedział, a więc będziemy tutaj wybory w przyszłym roku, co oznacza też pojawienie się nowych przepisów, być może co jest też dobrą okazją do wzięcia pod lupę obecnie istniejących przepisów prawnych, a więc niektóre z tych rekomendacji już zostały tutaj wymienione podczas tego panelu oraz podczas wcześniejszych paneli, a więc mamy potrzebę zmiany
przepisów prawnych, aby zagwarantować szerszy dostęp do dóbr kultury. Bardzo dziękuję. Myślę, że strona Stowarzyszenia Komunia jest bardzo dobrym miejscem, gdzie znajdą Państwo bardzo dużo wiedzy, informacji, które mogą pomóc Państwu w realizowanych przez Pana działaniach. Żegnamy Cię, Pan Steven, do zobaczenia. I więc tak, wszyscy pomachali. A teraz to jest miejsce, gdzie możemy uzyskać wsparcie od wielu osób, a my na pewno korzystamy z tego, ale jest to też miejsce, jest to też przestrzeń wymiany wiedzy, wymiany doświadczenia i też potrzebujemy tego w bardzo szerokim zakresie. Mam wrażenie, że trochę się wypowiadam jak sprzedawca albo jak komiwojażer, ale chcę powiedzieć, że to jest w dobrej sprawie, dla dobrej sprawy, gdyż myślę, że to jest coś, co powiedziałam wcześniej, dzisiaj na początku dnia. To wszystko chodzi o to, że prowadzimy ze sobą dialog. Powinniśmy funkcjonować w dialogu. Oczywiście nie zawsze z każdym, wszyscy ze wszystkimi, ale też z właściwymi osobami, tak, aby uzyskać wsparcie dla lepszego zrozumienia szerokiego kontekstu i przetransponowania go na kontekst bardziej indywidualny i lokalny. A teraz przejdźmy do kwestii zdani, a więc obiecuję, że to będzie taka krótka podróż przez europejską perspektywę, która pozwoli nam w lepszym świetle zobaczyć perspektywę krajową, a więc mamy tutaj wypowiedź dotyczące zasad e-lending, wypożyczania cyfrowego, a więc tak, no, blisko jesteś, a więc powinniśmy to przećwiczyć, jak również jest to też projekt manager w kwestii cyfryzacji i kompetencji cyfrowej w Bibliotece w Kopenhadze. Bardzo dziękuję. Powinienem również powiedzieć, że jestem przewodniczącym takich władz krajowych dotyczących właśnie bibliotek u nas w Danii. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę być w Krakowie. Byłam tutaj na wakacjach w roku 2016 i teraz stwierdzam, że miasto jest jeszcze piękniejsze niż nawet zapamiętałem z moich wakacji. Czuję się troszeczkę onieśmielony, ponieważ jestem otoczony tak wieloma ekspertami w dziedzinie prawa autorskiego. No, ale jednocześnie wiem, że stworzyliśmy coś, co działa wbrew tak naprawdę prawu autorskiemu i z tej perspektywy właśnie będę tutaj do Państwa przemawiał. Moje wystąpienie zazwyczaj trwa 3 godziny, ale dzisiaj skróciłem to znacznie, żeby mówić o tym, gdzie tak naprawdę nakładają się nasze wspólne interesy. Chcę Państwu przedstawić e-reolen. Po duńsku to tak naprawdę półka z e-książkami, z e-bookami. I to są tak naprawdę 3 serwisy, które mamy, 3 usługi, a więc to są tytuły angielskojęzyczne, to są także publikacje dla dzieci, a więc to jest to, co mamy dla dzieciaków. I tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o e-wypożyczenia, to było 4 miliony w zeszłym roku. To sprawia, że naprawdę dzieci czytają. To jest po prostu publiczny serwis cyfrowy, który sprawia, że dzieci czytają. Powtórzę to jeszcze raz. Mamy, proszę Państwa, 92 tysiące tytułów od ponad 600 domów wydawniczych. Większość z nich to są małe wydawnictwa. W 2022 roku mieliśmy 8 milionów wypożyczeń i przewidujemy, że w 2023 roku to będzie 9 milionów. Jeżeli chodzi o samą Polskę, tutaj było 58 milionów wypożyczeń dla 4,6 miliona jedynych użytkowników. Nasze usługi zasadzają się
na technologii front-end i ponieważ nie chcemy, żeby tak naprawdę jakieś usługi reklamowe przejmowały nasze działanie w momencie, kiedy biblioteka jest zamknięta, no to właśnie skupiamy się na tej technologii front-endu. No i teraz pokrótce przedstawię Państwu naszą historię, więc zaczęliśmy działać w roku 2011, mieliśmy wszystkich dużych wydawców, a więc mieliśmy zasadę jedna kopia, wielu użytkowników. Później w 2012 roku ci duży wydawcy się wycofali, mówiąc, że to jest kanibalizacja rynku. Więc oni też stworzyli usługę jedna kopia, jeden użytkownik, nikt tego nie chciał używać, więc pomyśleliśmy o kompromisie. W 2015 roku wrócili do nas, więc po raz w momencie, kiedy książka się pojawiała u nas, to przez 6 miesięcy była dostępna w modelu jedna kopia, jeden użytkownik, a po 6 miesiącach już jedna kopia wielu użytkowników. Więc mogliśmy właśnie przejść do takiego szerszego dostępu do takiego modelu. No i znowu wydawcy od nas odeszli, ponieważ po prostu chcieli od nas więcej pieniędzy, uważali, że ceny są za niskie. My powiedzieliśmy nie i wtedy znów wylądowaliśmy niejako na pustyni, ale w 2018 roku duży wydawcy wrócili i od tego czasu są już z nami. Tutaj mamy nasz graf pokazujący naszą historię od roku 2011, a więc 2011 wielcy wydawcy są z nami, 2012 odchodzą, 2015 znowu wracają. Potem znowu nasza egzystencja była zagrożona, potem znowu wrócili, potem odeszli, potem wrócili, potem mieliśmy COVID. I wydawało nam się, że wszystko się tutaj uspokoi po COVID-19, ale się tak nie stało. Więc tak wygląda nasza historia. Ta zielona linia to jest liczba tytułów, które mamy. I te wszystkie książki, proszę Państwa, są dużo bardziej popularne nawet niż e-booki. Jeżeli chodzi o e-booki, to tutaj doszliśmy do pewnego plato. Dobrze, czyli w 2016 roku, w momencie, kiedy mieliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także pod wpływem nacisków ze strony naszej minister kultury. No cóż, odczuliśmy pewną traumę po tej takiej samotnej wędrówce po pustyni, kiedy odeszli od nas duzi wydawcy. Dlatego zebraliśmy się w jednym pokoju, żeby opracować jakieś porozumienie. Ja przyznaję, że to ja robiłam zresztą to zdjęcie, które tutaj mamy, a więc tutaj mamy ludzi z bibliotek, wydawców, agentów, autorów, a także ludzi z Ministerstwa Kultury. I ta minister tak naprawdę mówiła tutaj o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, ale wiedzieliśmy, że blefuje. I wiedzą Państwo, że stan Maryland Nowym Jorku próbował tak naprawdę właśnie stworzyć taką legislację dotyczącą e-booków, ale skończyło się dość tragicznie. Więc ja stałem się głównym negocjatorem i na początku zauważyłem, że wszyscy mówimy tak naprawdę o 1 czy 2% książek, po prostu tych najnowszych bestsellerów. Zgadzaliśmy się co do 98% książek, że one powinny być wypożyczane ludziom, że ludzie powinni mieć do nich tani i swobodny dostęp. Więc zastanawialiśmy się, co tutaj nie działa, że tak naprawdę to są te usługi reklamowe, usługodawcy reklam, którzy po prostu próbują zarobić pieniądze. I ja nie jestem pewien tak naprawdę, czy to jest zadaniem biblioteki publicznej, by każdy dostał darmową kopię 50 Shades of Grey. Bo to naprawdę nie musi być biblioteka, która dostarczy taką książkę, bo po pierwsze to jest za drogie, a po drugie nasza misja jest ważniejsza. Czyli mamy tutaj kwestię ceny, jakości i szybkości. Jeżeli chcemy coś zrobić dobrze, no to zabierze to czas. Jeżeli chcemy zrobić coś
szybko i tanio, no to oczywiście będzie to słabe. Ale można z tego wybrać dwa, prawda? Staliśmy sobie także sprawę z tego, że nasz zespół do spraw promocji literatury stworzył naprawdę wspaniałe możliwości, jeżeli chodzi o promocję właśnie literatury dziecięcej, także literatury duńskiej czytelnikom. Ponadto musieliśmy też, potrzebowaliśmy spokoju, żeby dokonać tej retrodigitalizacji. Więc jak nam się to udało? Po prostu stwierdziliśmy, że sztuka negocjacji polega na tym, że trzeba zdefiniować, na czym nam zależy, na czym zależy naszemu oponentowi, potem zobaczyć, co dla nas mniej ważne, a to możemy dać naszemu oponentowi i na odwrót. Dla nas to, żebyśmy mieli te tytuły, te 98% pozostałych tytułów, to było dla nas najważniejsze. Oczywiście to nie jest gra o sumie niezerowej. Tak naprawdę każdy może tutaj przegrać, tak? Bo nasi czytelnicy mogą po prostu stwierdzić, że nie będą czytać, to będą oglądać TikToka. Ponadto Dania to jest mały rynek, a Polska z kolei to jest mały rynek, jeżeli chodzi o język. I teraz większość duńskich autorów niekoniecznie chce sprzedawać swoje książki. Im najbardziej zależy na tym, żeby te książki były czytane. Bo autorzy po prostu chcą przekazać coś czytelnikom. Na tym zależy im najbardziej. Tak samo muzycy, prawda, którzy po prostu chcą być na Spotify, bo chcą, żeby ta ich muzyka była słuchana. I oni tak naprawdę są najmniej zainteresowani cenami, ochroną praw autorskich i tak dalej. I teraz wydawcy stoją pomiędzy czytelnikami a autorami. Tak samo biblioteki, te biblioteki i wydawcy, tak naprawdę oni jakby unoszą się nad właśnie tą relacją między autorem a czytelnikiem. I my tak naprawdę mamy reprezentować czytelników z naszym działaniem. I teraz, jeżeli trzeba mieć jakiś, chcemy, żeby wydawca był w serwisie narodowym, no to musi dać nam wszystkie swoje tytuły. Czyli stwierdziliśmy, że dobrze, jeżeli ktoś chce być na Ereolen, to musi dać wszystkie nowe tytuły i audiobooki, ale my oczywiście blokujemy do nich dostęp przez pewien czas. Potem promujemy wszystkie inne tytuły wydawcy. I mamy tutaj książki nowe, popularne, serie o wampirach, które sprawiają, że zawsze pojawi się jakaś kolejna książka o wampirach. Czyli my po prostu jesteśmy jak sklep z sukniami. Żeby ludzie chcieli do naszego sklepu przyjść, to musimy w oknie wystawowym mieć tę naprawdę super sukienkę. Ale oczywiście ludzie przychodzą, okazuje się, że ta sukienka nie jest dostępna albo ich na nią nie stać, ale w międzyczasie kupują inną sukienkę. Więc jeżeli nie będziemy mieli tych naprawdę super fancy sukienek w oknie wystawowym, no to ludzie do nas w ogóle nie przyjdą. I teraz, kiedy ludzie korzystają z usługi bibliotecznej, jeżeli mamy oczywiście jakieś sztuczne ograniczenia, no to zakłada się, że ludzie nie będą książki wypożyczać, tylko po prostu ją kupią. Nie, okazuje się, że zrobią coś zupełnie innego. Więc my tak naprawdę powinniśmy się upewnić, że ludzie będą mieli dziesiątki tysięcy tytułów książek do wybrania, zanim pójdą i będą robili coś zupełnie innego niż czytanie. I teraz mamy artykuły w naszych serwisach, w naszych platformach, które promują czytelnictwo. I czy to działa? Tak. Przepraszam za te niebieskie kolumny, one nie zostały odpowiednio sformatowane, ale widzimy tutaj, że w Danii, widzimy tutaj liczbę wypożyczeń w Danii w roku 2021. Widzimy, że to jest 1,2 wypożyczenia na mieszkańca, a we Francji to jest po prostu jakiś mini odsetek tego.
I teraz te nasze usługi e-lendingu oczywiście są bardzo różne. No dobrze, chciałem powiedzieć, że tak naprawdę mamy dwie możliwości w życiu, że po prostu nie dostajemy tego, czego chcemy, albo po prostu to sobie bierzemy. Oczywiście jesteśmy ograniczeni w naszych działaniach. 1/3 publicznych bibliotek w Danii jest całkowicie scyfryzowana, bo po prostu musieliśmy znaleźć sposób, żeby sfinansować te nowe biblioteki publiczne. Więc udało nam się osiągnąć sukces, ale to oczywiście był sukces, który też podważył w ogóle samą ideę biblioteki publicznej. Bardzo dziękuję, Michaelu. Dobrze, głos oddajemy Państwu, a także naszym uczestnikom online. Czy mają Państwo jakieś pytania? Być może mamy pytania zadane online. Dobrze, jeśli nie, to być może ja zadam pierwsze pytanie, to będzie pytanie do wszystkich Państwa. Czy są jakieś praktyczne wskazówki? Wszyscy z Państwa mają niesamowite umiejętności i doświadczenie, jeżeli chodzi o działanie na rzecz bibliotek. Jakie są te kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy działać jako rzecznicy w naszym obszarze? Czy jesteśmy bibliotekarzem, czy archiwistą, kuratorem? Jakie to będą te kluczowe rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę? Dane, które jest naprawdę trudno znaleźć. Mówiłam, że przyglądamy się tutaj różnym grafikom, wykresom i to jest bardzo ważne, żebyśmy opierali się na danych, żebyśmy stwierdzili, że to nie są tylko rozmowy teoretyczne, takie założenie, co jest właściwe, ale żebyśmy mogli podeprzeć się danymi. Bo tak naprawdę pracujemy, żeby zobaczyć, czy są możliwe inne modele biznesowe. Żeby sprawdzić, czy faktycznie ten tradycyjny model publikacji to jest jedyny, który mamy. Przecież na pewno można pójść różnymi ścieżkami, czyli musimy, proszę Państwa, przyglądać się danym, a nie mamy wystarczająco dużo takich danych. Państwo są w tej doskonałej sytuacji, ponieważ tak naprawdę mogą Państwo powiedzieć o tym, z czego Państwo doświadczają na co dzień. I potem tylko przekształcić to coś bardziej może abstrakcyjnego właśnie w formie prawodawstwa. Aczkolwiek czegoś, co potem może zostać wdrożone jako prawo. A drugi bardzo ważny czynnik to tworzenie ram, a więc tworzenie odpowiednich słów, tego, na czym nam zależy, także określenie tego, czego nam brakuje. Czasami to są takie podstawowe narzędzia, które pomagają nam być rzecznikami w naszej sprawie, ale możemy po prostu jasno, jako praktycy, mówić, czego nam brakuje, co by nam pomogło, gdyby to się w prawodawstwie pojawiło. I w ten sposób możemy oczywiście zainteresować prawodawców, bo jeżeli ich nie zainteresujemy, to nas po prostu zignorują.
Ponieważ nie powinno być kwestii pomiędzy wydawcą a biblioteką, no bo gdzie są autorzy? Czy autorzy w Polsce chcą, żeby czytelnicy do nich trafiali przez cyfrowe udostępnianie w bibliotekach? To jest pytanie, które skieruje do gdzie, tak, a więc autorów już nie ma w naszej sali niestety, ale pamiętam to, co zostało powiedziane. To zdecydowanie dotyczy autorów. Myślę, że jest to bardzo istotne, ponieważ trzeba spełnić pewne określone warunki, a więc to jest to, jak ja rozumiem, słowa naszych ekspertów, a mianowicie, że jest kwestia taka, że nie powinna to być część naszej konwersacji. A jak to jest w Danii? Autorzy w Danii bardzo są wspierani przez stowarzyszenia autorskie i oni raczej je zatrzymują, a nie przekazują wydawcom. Natomiast myślę, że od 2015 roku mówimy, że autorom, że raczej chronimy ich prawa, chronimy ich prawa do dochodów, a nie zabieramy im. I w kwestii książek dziecięcych na przykład widzimy, że mamy tutaj, że to jest mniej więcej taka krótka książka, która w przeliczeniu na polski kosztuje to 3 zł. A więc chcę powiedzieć, że to stowarzyszenie nasze w Danii stara się pomóc autorom uzyskanie lepszych warunków w umowach negocjowanych dotyczących bibliotek czy wydawców, więc o to chodzi. Tak, myślę, że to zupełnie inna rzecz. Widzę tutaj pytanie z sali. Zastanawiam się, czy są dane, czy spadły zyski wydawnictw w tych czasach, kiedy współpracowali z wami, a wtedy, kiedy nie współpracowali, czy wzrosły? Jak to się ma do zysków wydawnictw właśnie, wasza działalność? Czy jest jakaś korelacja? To świetne pytanie. Większość wydawnictw to prywatne instytucje i nie udostępniają informacji na temat swoich zarobków. Zawsze są do tego sprowokowani, kiedy rozmawiają z autorami i często mówią, że no to nie jest dobrze, że ludzie pobierają materiały od was, dzieła od was za jedną koronę duńską, więc mój kolega, który mieszka, moja koleżanka, która mieszka we Flandrii, w Belgii, ma też ten sam problem, ponieważ wydawcy jej powiedzieli, że nie zarabiają wystarczająco dużo, ale wiemy, że biblioteki tak naprawdę dobrze płacą, więc powinniśmy tak naprawdę obniżyć nasze ceny. Więc staramy się zmierzyć, ile czasu ludzie spędzają na platformach cyfrowych, pobierając dzieła. A więc oczywiście nie wiemy, ile tego jest. Że widać było, że użytkownicy długo spędzają u was czas, tak? Bo zastanawiałam się też nad tym, skąd ta taka huśtawka. Powrót, dla którego wrócili w 2018 roku, był taki, że w 2000
w 2015 roku był jeden wydawca, który tak naprawdę został i okazało się, że inni wydawcy po kilku latach zorientowali się, że wypadają z rynku i dlatego musieli wrócić. Więc było takie wydawnictwo cyfrowe, które uświadomiło sobie, że dzięki bibliotekom mają dobrą reklamę. Coś mi się wydaje, że w Danii może tak nie być, bo jesteście uczciwi. No i to jest silny argument, żeby biblioteki działały, ponieważ te książki i tak gdzieś tam są, a jeżeli są ściągane, to już zupełnie ani wydawnictwa, ani autorzy nie mają nad tym żadnej kontroli, ani zysków. Dzięki. Tak, to świetna uwaga. Ja właśnie pożyczyłem taką książkę Brak piractwa w Danii. W Danii nie ma piractwa, bo każda książka jest naprawdę dostępna na stronie wydawcy czy biblioteki. Najnowsze książki może nie, ale nie sądzę, że rynek jest taki bardzo ciekawy, rynek piracki, czy jest dla kogokolwiek bardziej ciekawy, ponieważ biblioteki tak naprawdę nie mają porównania z bibliotekami akademickimi. To dość szybka uwaga. Chcę powiedzieć, że warto podkreślić, że autorzy naukowi nie dostają żadnych pieniędzy, a więc mówimy tutaj o bardzo szczególnej sytuacji, kiedy my jesteśmy opłacani z pieniędzy publicznych, ale nasze badania nie są dostępne, a więc to jest zupełnie inna sytuacja niż sektor wydawców komercyjnych. I te wszystkie argumenty, które tutaj wytaczamy, które dotyczą wydawców komercyjnych, nie mają zastosowania w przypadku wydawnictw naukowych. Ja chciałem bardzo szybko się tutaj odnieść. To jest świetne pytanie, bo my mamy też bardzo ważny argument, że twórcy powinni znać swoich czytelników, powinni mieć do nich dostęp, ponieważ powinni też wiedzieć, ile osób zarabia i kto zarabia dokładnie na czym, co oczywiście działa też w obie strony. Tutaj konsumenci nie wiedzą, kto ile zarabia na książkach, więc twórcy nawet jeszcze mniej wiedzą. Więc to jest też kluczowe zaleczenie, więc powinniśmy to też odnieść do utworów audiowizualnych. Dziękuję za to. Myślę, że to powinna być nasza ostatnia uwaga, ale warto odnieść się na sam koniec do osób zainteresowanych. Powinniśmy podkreślić potrzebę wzajemnego zrozumienia wśród wszystkich uczestników tego procesu, jak ich interesy są reprezentowane, a więc czy system jest stworzony. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w konferencji. Przyłączmy się do podziękowań dla naszych wspaniałych mówców. A teraz przejdziemy szybko do ostatniej sesji i myślę, że będzie to pomocne. Tak, to ostatni slajd, przepraszam. A więc ostatnia sesja popołudniowa. Myślę, że dobrze byłoby skończyć ten intensywny dzień, ten długi dzień z rundą szybkich informacji zwrotnych, również od osób Knowledge Rights 21, którzy przedstawią też model operacyjny oraz
Program powstał też w oparciu o sieć ekspercką, która pochodzi z różnych krajów europejskich. Działamy jako koordynatorzy krajowi, a więc my tutaj w Polsce jesteśmy takim koordynatorem. I dzisiaj siedzi z nami Deborah De Angelis, która zajmuje się o koordynacją praw autorskich we Włoszech, Anna Lazarowa z Bułgarii i Jurgis Evans, przepraszam, najprawdopodobniej przekręcam imię. On pochodzi z Łotwy. Zanim oddam wam głos, chciałabym powiedzieć coś więcej na temat tego, kim jesteście i w jakim stopniu jesteście koordynatorami krajowymi. Zacznę od Anny, jest praktykiem oraz wykładowcą na uniwersytecie, wykłada na Wydziale Prawa, mówi o prawach cyfrowych, jest członkinią Stowarzyszenia Digital Republic i uczestniczy w procesie reformowania przepisów. A Deborah jest prawnikiem, jest ekspertem w międzynarodowym prawie autorskim i odnosi się do nowych technologii, prowadzi różne działania szkoleniowe w tej dziedzinie, w którą się zajmuje. Jest też autorką wielu publikacji. Jest też szefową Creative Commons i należy do sieci CC Global oraz Jurgis. To jest twój oficjalny profil na Knowledge Rights 21. Studiowałeś prawo na Uniwersytecie Łotewskim. Zajmujesz się kwestiami dotyczącymi praw autorskich w związku z działalnością bibliotek. Pracuję w Bibliotece Narodowej Łotwy jako kierownik projektu w sektorze bibliotek cyfrowych oraz zajmuje się też zarządzaniem prawami autorskimi. Od 2018 roku pracuje jako doradca ministra kultury właśnie w kwestii praw autorskich i zajmuje się też rozwojem i rozbudową bibliotek i tutaj się zatrzymam. A więc ponieważ chciałabym pokazać, czytając wasze krótkie biogramy, że chciałam pokazać naszym uczestnikom, jak zróżnicowane jest Stowarzyszenie Knowledge Rights 21 w kwestii ludzi, które gromadzi w swoich szeregach. Dlatego moje pytanie do was jest takie, czy a więc co do was najmocniej dotarło w ciągu dzisiejszego dnia? Jak przekłada się to, ponieważ tutaj słyszeliśmy głównie polską perspektywę, ale chciałabym też, abyśmy zadbali o to, że stworzyliśmy przestrzeń do dyskusji i mam też wrażenie, że pod takim parasolem Knowledge 21, że pojawiły się rzeczy, które przemówiły do nas wszystkich, ale też można je omówić w różny sposób, a więc, że można je rozwiązać zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym. Tutaj już zacznę i skończę i zacznę o wypowiedzi Debory. Dziękuję. Maju, dziękuję wszystkim, którzy jeszcze z nami tu są i trwają podczas tej szalenie ciekawej dyskusji na temat tego, jak prawo autorskie mogłoby pomóc nam wzmacniać dostęp do wiedzy, do kultury, do badań i do edukacji. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Uważam, że odgrywamy zasadniczą rolę, jednocześnie pełną wyzwań i odgrywamy istotną rolę właśnie w tej części konferencji, gdzie
dyskutujemy o kwestiach, które mają przecież naturę powszechną. Tak naprawdę wszyscy stoimy w obliczu tej samej walki, by zagwarantować dostęp do edukacji, badań, kultury i wiedzy. Te wyzwania, z którymi się Państwo borykają tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o ograniczenia związane z prawami autorskimi, także z nową dyrektywą, no to są wyzwania, które doświadczamy także w moim kraju. Chodzi o kwestie e-wypożyczeń, także o prawo do drugiej publikacji, prawo do ochrony, prawo związane z domeną publiczną. My na przykład mamy kwestie obowiązkowych wyjątków i wiemy, że to nie wystarcza. Mimo że istnieją obowiązkowe wyjątki, i europejski legislator starał się zharmonizować ten obszar odgórnie, my doszliśmy do wniosku, że w krajowej legislacji mamy fragmentaryzację, czyli mimo że mamy obowiązkowe wyjątki, cały czas nie mamy tego samego dostępu do wiedzy. Więc to, co możemy zrobić jako krajowi koordynatorzy w ramach Knowledge Rights to Anyone i jeżeli chodzi o prawo do drugiej publikacji, możemy stworzyć draft czegoś, co mogłoby być przedstawione krajowym prawodawcom, tak byśmy osiągnęli większą siłę przekonywania dotyczącą tego, takich przepisów prawnych, które chcemy osiągnąć. Ponadto to jest problem, który działa ograniczająco na terytorium Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej samej harmonizacji także poza granicami Unii Europejskiej. I to dlatego rozmawiamy z Międzynarodową Organizacją Prawa Własności Intelektualnej na temat właśnie dostępu do edukacji, do badań, do nauki. Nie chcemy być tutaj hamowani przez ograniczenia. Dzień dobry Państwu, postaram się mówić krótko. Ja jestem praktykiem. Usłyszałam tutaj wiele kwestii, które przypominają mi sytuację na Łotwie, jeżeli chodzi o e-wypożyczanie. Tutaj autorzy mogą otrzymywać pieniądze z tytułu takich wypożyczeń, ale mamy pewne problemy związane nie z legislacją, a z wydawcami. I teraz, jeżeli chodzi o e-booki, wydawcy wysyłają nam link, gdzie jest dostęp do e-booka i my z tego możemy to ściągnąć. Jeżeli mamy jakieś e-booki, no to 99% z nich to są e-booki, które mamy na zasadzie licencji. Czyli kupiliśmy takie książki, podpisaliśmy, że możemy taką książkę użyczyć 10 osobom albo na przykład tylko 2 osobom. Następny poziom dostępu do e-booków to jest publiczny dostęp na terytorium całej Łotwy i tutaj niektórzy wydawcy zgodzili się podpisać z nami umowy, dając nam dostęp do linków, który z kolei my możemy przekazywać naszym czytelnikom i oni 10 razy w miesiącu mogą na przykład przeczytać dany e-book.
Problem polega na tym, że nie mamy fizycznych danych e-booków, które możemy wypożyczać naszym czytelnikom. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ponieważ organizacje autorów nie mają problemu z tym, żebyśmy to robili, ponieważ przecież dostają z tego pieniądze, ale problem mają tutaj wydawcy. Być może powinniśmy skorzystać tutaj z doświadczenia Danii, która ma wspaniałe doświadczenie, jeżeli chodzi o e-wypożyczenia. I teraz chodzi o, nie tylko o to, że do tych książek jest dostęp, ale te książki nie mogą zostać zachowane dla kolejnych pokoleń. One po prostu znikają. W momencie, kiedy na przykład wydawca bankrutuje, no to niszczy swoje zbiory i te książki po prostu znikają. Zatem wydawcy przychodzą do nas, bo chcą na przykład od nowa wydawać jakąś książkę, już jej nie mają, my ją mamy w naszych zbiorach. Zatem naprawdę powinniśmy robić kopię absolutnie wszystkiego i gdzie się przechowywać. Słyszeliśmy takie doświadczenie naszych kolegów z Ukrainy, no bo jest wojna i teraz biblioteki zostały zniszczone, domy wydawnicze zniszczone, nie ma nic. Dlatego ważne jest to, by tworzyć kopie cyfrowe absolutnie wszystkiego, żeby one były dostępne dla przyszłych pokoleń. Jeżeli chodzi o e-booki, słyszałem tutaj jedną dobrą rzecz od praktyków, jeżeli chodzi o kwestie okładek. No bo co my, bibliotekarze, możemy robić z okładkami książek? No prawnicy mówią, że one są chronione prawami autorskimi. Nasze organizacje zajmujące się prawami autorskimi uważają, że powinniśmy nawet płacić za katalogi biblioteczne, gdzie mamy małe zdjęcia tych książek. Wiemy, że muzea, archiwa, oni już płacą za te katalogi, gdzie mają nawet małe przedstawienie danego obrazu. I ja za pół miesiąca będę miał spotkanie właśnie z przedstawicielem takiej instytucji i zdaje się, że my także będziemy musieli za to płacić. I teraz już nawet mówię o katalogach. Mówię o Facebooku, o innych mediach, gdzie staramy się reklamować dzieło. I teraz wydawcy zazwyczaj o tym wiedzą, ale nie mają z tym problemu. Więc ja zazwyczaj mówię, dajcie nam zdjęcie po prostu tej nowej książki, ale po prostu niech nie będzie to tylko ta jedna książka na zdjęciu, po prostu połóżcie kilka książek na stole i zróbcie zdjęcie. Więc mamy po prostu tutaj takie spojrzenie na kilka nowych rzeczy, które ma dany wydawca. Przede wszystkim gratuluję Centrum Cyfrowemu i Bibliotece Jagiellońskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za zorganizowanie tego wspaniałego panelu. To naprawdę duże wyzwanie podsumować to wszystko, co wyniosę z tej konferencji. Zrobiłam tutaj wiele notatek i na pewno z nich skorzystam, ponieważ Bułgaria, tak jak i Polska, to jeden z niewielu krajów, który nadal musi wdrożyć dyrektywę DSM, co oczywiście daje nam duże szanse, żeby wdrożyć pewne mechanizmy, o których rozmawialiśmy tutaj dzisiaj. Padło tutaj wiele ważnych kwestii, pojawiło się wiele ważnych tematów. Jeżeli chodzi o wyjątki, tutaj to jest dla mnie coś szalenie interesującego, bo ta kwestia na pewno nie jest w pełni zharmonizowana. Zresztą profesor Skanga świetnie mówiła właśnie o tej
ekstremalnej wręcz fragmentaryzacji, jeżeli chodzi o wyjątki do prawa autorskiego w Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach te problemy są nawet zaognione, jeżeli chodzi na przykład o wyjątki dotyczące nauczania. Mamy takie kraje, gdzie mamy podwójny reżim, a więc podwójne dwa wyjątki, które na siebie się nakładają. W naszej propozycji legislacyjnej, jeżeli chodzi o wdrożenie tej dyrektywy, też mamy problemy, problemy dotyczące na przykład mechanizmu utworów, które nie są w obrocie handlowym. Więc oczywiście musimy tutaj rozwiązać ten problem z wszystkimi z CMO. Ponadto w Bułgarii mamy też brak spójności, jeżeli chodzi o właśnie reżim praw autorskich, a jednocześnie interes instytucji dziedzictwa kulturowego. Oczywiście kwestia e-wypożyczeń. My mamy przepisy neutralne technologicznie w Bułgarii, a więc technicznie biblioteki mogą dokonywać e-użyczeń. Ale przepisy prawne są takie jak w dyrektywie dotyczącej najmu i użyczeń, czyli mamy wynagrodzenie z tytułu użyczenia, ale są też ci, którzy mogą wypożyczać bez płacenia tego wynagrodzenia. Teraz większość bibliotek tak naprawdę jest zwolniona z obowiązku wypłacania tego wynagrodzenia. I teraz biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o VOB, o sprawę VOB, to chodzi oczywiście o to, żeby tutaj nie działać wbrew prawowitemu uprawnionemu interesowi. No i tutaj my w Bułgarii po prostu nie spełniamy tego kryterium testu trójetapowego. Czyli mimo, że biblioteki mają taką możliwość prawną, to tak naprawdę wydawcy nie chcą sprzedawać e-booków bibliotekom. Ponadto biblioteki nie są w pełni świadome swoich praw wynikających z przepisów prawnych. Zgadzam się też z konkluzją wynikającą z raportu, że tak naprawdę powinniśmy mieć wspólną interpretację sprawy Ulmer oraz sprawy VOB. I że powinniśmy być świadomi tego, co mówi właśnie ten wyrok w sprawie VOB. W paragrafie 64 mówi, że państwa członkowskie mogą wymagać, że kopia e-booka była wpierw wprowadzona do obrotu przez właściciela praw lub poprzez zgodę właściciela praw, bo to oczywiście może pomóc nam w przyszłych działaniach. Jest tutaj jeszcze wiele praktycznych kwestii dotyczących wypożyczeń cyfrowych przez biblioteki. Oczywiście mówiono już, że biblioteki nie mają wystarczająco dużo środków ani możliwości zabezpieczających secure lending, więc to musi być zupełnie inny e-book, który jest sprzedawany ogólnie, więc biblioteka powinna się zająć tym zabezpieczeniem, co jest dosyć trudne w realizacji. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, rozmawialiśmy tutaj o niedużym apetycie na ryzyko prawne. Wszyscy jesteśmy świadomi, że
pracownicy biblioteki nie chcą angażować się w działania ryzykowne w kwestii prawnej, to więc ja nie powiedziałabym, że to jest ryzykowne działanie, ale raczej wykorzystywanie, badanie możliwości prawnych związanych ze swoim stanowiskiem. Dlatego też ze względu na koszty postępowania prawnego, ale także biblioteki nie chcą podejmować kroków prawnych przeciwko wydawcom na przykład. Jeśli wydawca nie chce sprzedać im egzemplarza cyfrowego. I to jest oczywiście zrozumiałe. Wiemy, że biblioteki w wielu krajach, nie tylko w Danii, ale w wielu krajach biblioteki są zwykle niedofinansowane. Może nie w Danii, ale to jest na pewno sytuacja w Bułgarii. Jest tutaj dość podobna. I tutaj stoi rola do spełnienia przez sektorem organizacji pozarządowych, ponieważ można tutaj wspierać pracowników biblioteki, specjalistów. Mamy bardzo wiele organizacji, które zapewniają również wsparcie finansowe, gdyż to nie jest tylko i wyłącznie działanie strategiczne, ale też i postępowanie przed sądem, ale też wykorzystanie wszystkich zasobów, których udziela im prawo. I oczywiście główne wyzwanie, to już omówiono podczas poprzedniego panelu, to oczywiście to, co jest na poziomie krajowym w wielu krajach, ale tak jak Steven powiedział, to jest też sytuacja na poziomie europejskim, gdyż polityka praw autorskich zwykle skupia się na posiadaczach praw autorskich i zwykle nie mamy tutaj wystarczająco dużo uczestników tego procesu i to musi ulec zmianie. Tak, to ja może już tutaj skończę, żeby nie zanudzić Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i myślę, że możemy kontynuować dyskusję też już po konferencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję Anna, dziękuję Debora, dziękuję Jurgis. Dziękuję za to, co ja tak naprawdę powinnam zrobić, więc myślę, że jedyna rzecz, którą mogłabym dodać, że Mikkel, jedziemy wszyscy do Danii, ale nie możemy tak naprawdę, więc oznacza to, że musimy dalej pracować. Jest to też otwarte zaproszenie z naszej strony, a więc żeby Knowledge Rights 21, żeby przyłączyli się do naszej pracy, do komunii, do wszystkich sieci, jak również do instytucji, które pracują z nami. To jest prośba o dalszą współpracę. Jesteście już częścią dyskusji, ale mój najważniejszy wniosek z dzisiaj to to, że musimy mówić głośniejszym głosem i na tym może zakończę tę wypowiedź. Cieszę się, że udało się nam zmieścić w czasie, więc chciałabym też podziękować wszystkim Państwu, przede wszystkim Państwu, którzy z nami zostali przez cały dzień oraz Państwu, którzy są z nami połączeni online. Doceniamy Państwa obecność, jak również udział w dyskusji. Dziękuję wszystkim mówcom. Dziękuję za podzielenie się z nami Waszą wiedzą. Dziękuję naszym tłumaczom. Myślę, że zasługują na duże brawa, więc tłumaczenie kwestii związanymi z prawami autorskimi nie jest łatwe. Dziękuję zespołowi technicznemu. Nie poradzilibyśmy sobie bez Was. I czy ja tu widzę Konrada? Tak. Dziękuję mojemu zespołowi. Dziękuję Centrum, Fundacji Centrum Cyfrowe oraz moim kolegom i współpracownikom na Uniwersytecie Jagiellońskim za przekucie tego pomysłu w działania rzeczywiste. A więc to był pierwszy krok z bardzo wielu, które musimy wykonać. Nie wiem, czemu ciągle mówię po angielsku, przepraszam.